Ale mi na to czas spędzam właśnie wolne chwile w Krakowie. Krzysztof, przypomnijmy sobie, jak wyglądała ostatnia kolejka żużlowej Ekstraligi. Państwo widzą bohaterów tego widowiska, ale wróćmy do tego, co miało miejsce przed tygodniem. Oto wyniki ósmej kolejki. Atlas kontra ZK Żet, wygrana Wrocławian. Unia Tarnów rozgromiła Lotos Gdańsk. W tym czasie Złomrek z Włókniarz pokonał Apatora Toruń. I Polonia Bydgoszcz po pięknym pojedynku wygrała u siebie z Unią Leszno, inkasując punkt bonusowy. Jak wygląda tabela? Na prowadzeniu Apator Adriana Toruń, 12 punktów, najwięcej spośród wszystkich 8 drużyn Ekstraligi. Na miejscu drugim Unia Tarnów, dzisiejsi gospodarze. Na miejscu trzecim Złomrek z Włókniarz, czyli drużyna gości. Na czwartym Unia Leszno, dalej Polonia Bydgoszcz, Atlas Wrocław, Lotos Gdańsk i na miejscu ostatnim, ósmym Kronopol ZK Żet Zielona Góra. Tylko 2 punkty. Oto jak wygląda 9. kolejka Ekstraligi. Unia Tarnów kontra Włókniarz, Unia Leszno, Lotos Gdańsk, ZK Żet kontra Polonia Bydgoszcz, Apator Toruń kontra Atlas Wrocław. Prawda jest taka, że każdy z tych meczów jest absolutnie bardzo, bardzo ciekawy. Jak Państwo widzą, stadion w Tarnowie jest wypełniony. Jest dzisiaj dobra frekwencja, a więc rozpoczynamy. Z numerem pierwszym w drużynie gości pojedzie Ryan Sullivan. Numer 2 Sławomir Drawik, numer 3 Grzegorz Walasek, numer 4 Sebastian Ułamek, numer 5 Rune Holta, numer 6 Mateusz Szczepaniak, numer 7 Michał Ciura. Trenerem drużyny częstochowskiej jest Jan Krzystyniak, z którym przed chwilą w Parku Maszyn rozmawiał Tomasz Lorek, a więc posłuchajmy, co ma do powiedzenia przed tym spotkaniem szkoleniowiec drużyny Włókniarza Częstochowa. Ciężkie zadanie czeka dzisiaj Włókniarz, jest Częstochowy. 3 punkty, Janku, to jest ciężko bronić, tym bardziej na torze mistrza Polski. Tak, zwycięstwo daje nam 3 punkty, porażka 2 punktami, wywozimy stąd 1 punkt. Sebastian Ułamek już punktował w ostatnim meczu ligowym, kapitalnym meczu w Toruniu. W jakiej on jest w tej chwili formie? Czuję się bardzo dobrze. Twierdzi, jeżeli zaczyna szukać błędów w sprzęcie, to znaczy, że jest dobrze. Praca Slamer Drabik, 8 punktów ostatnio w meczu z Aniołami z Torunia. To zdaje się, że Sławek ma wszystkie kłopoty sprzętowe za sobą. Tak, twierdzi, że sprzęt już w miarę jest przygotowany. Sam powiedział, że na tym sprzęcie jest w stanie dzisiaj zrobić punkty. A jak tor? Bo to przyczepna nawierzchnia dzisiaj. Chyba ja sam jestem zaskoczony, że tarnowianie robią trochę jaskółki pod Lwów. Tak, no tydzień temu dostałem taką informację od kierownika tego zespołu, że szykują na nas specjalny tor. Informacja ta mnie bardzo ucieszyła, bo kopanie dołków pod przeciwnikiem na dobre nie wychodzi. Jest to teraz nawierzchnia przyczepna na całej szerokości, także uważam, jest całkiem inna, aniżeli do tej pory tutaj można było spotkać. Czyli jest szansa na duże ściganie się dzisiaj. Tak, na pewno będzie, będą zawody widowiskowe. Dziękuję pięknie. Oto skład Unii Tarnów z numerem 9, pięciokrotny mistrz świata, Tony Rickardson, numer 10, Robert Wardzała, numer 11, Grzegorz Rępała z numerem 12, a więc jednak Jacek Golob, którego już Państwo widzieli, jego młodszy brat z numerem 13, Marcin Rępała, 14, numer 15, Janusz Kołodziej, trener drużyny Marian Wardzała, ale Tomasz Lorek przed tymi zawodami rozmawiał z kierownikiem drużyny gospodarzy Robertem Kurzdżałem. Sława sprzed lat jeździecka, Robert Kurzdżał, dzisiaj kierownik drużyny. Roberto, to jest rywal nie byle jaki, bo tutaj rok temu Włókniarz zrobił najwięcej, aż 41 punktów. Jaki masz pomysł na pokonanie Lwów? Przede wszystkim ambicja, nasz tor, nasza publiczność i zaangażowanie zawodników. Tor przyczepny, czyli myślę, że robiłeś głównie z myślą o tym, żeby było dzisiaj fajne widowisko, a niekoniecznie trupy. Na pewno. Mam nadzieję, to jest przede wszystkim dla kibiców stworzenie widowiska. Mam nadzieję, że zwycięskiego dla nas to byłaby pełnia szczęścia. 3 punkty. Wrócę jeszcze do tego meczu w czwartek, kiedy Tony przez swoją absencję w ostatnich 2 wyścigach uniemożliwił zwycięstwo jaskółkom. Powiedz, o tym meczu już zawodnicy zapomnieli? No, został nam troszeczkę żal po tym meczu, ale myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Walczyliśmy jak lwy w Częstochowie. Niedużo brakło, no szkoda. Myślę, że to wynikło raczej z ferworze walki. Ten wypadek się zdarzył, aniżeli jakieś tam chęci Sebastiana, że do powiedzenia Tomka. Nie sądzę, żeby taki wypadek ktoś stworzył z bezmyślności. Jestem. Robert Wardzała, pierwsze punkty z Gdańskiem. To musi ciebie cieszyć jako kierownika drużyny i gościa, który kiedyś znał Roberta ze strony jeździeckiej. Cieszy nas w ogóle postawa teraz drużyny. Widzę ten ząb do jazdy wszystkich zawodników. Wszyscy się starają, łącznie z Robertem Wardzałą. Cała drużyna jest naprawdę teraz napompowana i żądna zwycięstw. Szacuneczek. Dziękuję bardzo. Oto dane
toru, licencja numer 276, długość 394 metry, rekord należący do Roberta Wardzały, ale to jest rekord niesamowity, wykręcony w 98 roku, a więc rekord utrzymujący się naprawdę wiele, wiele lat. Czasami wszyscy zastanawiają się, jak ten rekord został tutaj wyjechany. A przed nami, drodzy Państwo, początek meczu. Unia Tarnów kontra Włóknia Szczęstochowa i już widzą Państwo bohaterów tego widowiska. Najmłodsi Marcin Rępała, Janusz Kołodziej kontra Mateusz Szczepaniak i Michał Ciura. A więc oczywiście oglądać będziemy juniorów. Jeszcze objechał, jeszcze podjechał pod park maszyn junior z Łomreksu. No nie ma co ukrywać, faworytami tego wyścigu gospodarze rewelacyjnie spisujący się nie tylko w tym sezonie. Szczepaniak, Rępała, Ciura i Kołodziej mają jeszcze minutę na to, aby stanąć nieruchomo pod taśmą. Na pewno handicapem tutaj jest pierwszy tor Mateusza Szczepaniaka, więc przy równym wyjściu spod taśmy z zawodnikami gospodarzy ma szansę wjechać pierwszy łuk jako pierwszy. Prowadzić te zawody będzie pan sędzia Piotr Lis. Za moment zwolni taśmę, nie mógł wytrzymać Ciura i za to został po części ukarany przez samego siebie. Jest na razie na czwartym miejscu na prowadzeniu w kasku koloru niebieskiego Janusz Kołodziej. Na drugim miejscu mamy Marcina Rępałę, a więc zgodnie z oczekiwaniami wyścig układa się na 5-1, chociaż teraz próbuje się strzelić przed Marcina Michał Ciura w kasku białym, ale będzie miał bardzo trudne zadanie. Szczepaniak jedzie na czwartym miejscu. Wyścig więc na półmetku układa się na podwójne zwycięstwo drużyny gospodarzy. Prowadzi Janusz Kołodziej. Kilka dni temu dobry występ i 9 punktów w lidze szwedzkiej. Bardzo dobra średnia w lidze polskiej. 2,21 i teraz on prowadzi w tym rozpoczynającym wyścigu ten mecz. Kołodziej, Rępała, Michał Ciura i na miejscu czwartym mamy Szczepaniaka. Jeśli tak jadą za moment na linię mety, wówczas Unia obejmie prowadzenie w meczu 5-1. Już chyba nic tutaj się nie zdarzy, nic nie odbierze punktów gospodarzom. Kołodziej, Rępała, jeden punkt dla Ciury. No a więc zgodnie z oczekiwaniami 5-1. No i teraz zastanawiamy się, czy starsi koledzy drużyny gospodarzy pójdą za ciosem. Juniorom było łatwiej, ale wartość sportowa Janusza i Marcina jest naprawdę rewelacyjna. To są zawodnicy, którzy na równi ścigają się z seniorami, pełnowartościowi żużlowcy. Ja myślę, że inna rola jest tutaj juniorów tarnowskich w drużynie swojej, a inna rola jest juniorów częstochowskich w swojej drużynie, więc drużyna częstochowska ma doskonałych 5 zawodników seniorów, którzy zazwyczaj zdobywają wiele punktów. Juniorzy troszkę mniej. W ostatnim czasie Mateusz dołączył do nich, więc jest tutaj jak najbardziej pożytecznym zawodnikiem. Ten wyścig mu akurat nie wyszedł. Przez pierwsze okrążenie próbował zaskoczyć niespodziewanie Michał Ciura Marcina Rępałę. Pojechał dobrze, szkoda, że nie przez 4 okrążenia. Później już Marcin, orientując się, że jest za nim Michał, zauważył, że musi pojechać troszkę szybciej. Myślę, że tak jak przewidywaliśmy przed wyścigiem, tak się stało. Nie jest to niespodzianką. Czekamy na kolejne wyścigi. W zupełności zgadzam się z tym, co powiedziałeś. To nie jest tajemnica dla nikogo. Wartość seniorska, jeśli porównać wszystkich 5 doświadczonych zawodników, to jest domena drużyny włókniarza, ale pamiętajmy o tym, że Tarnów to Rickardson i to przede wszystkim Tomasz Golob. No, ciekawi jesteśmy występu Jacka Goloba, Grzegorza Rępały, Roberta Wardzały, który sprowadził swoje silniki na to spotkanie z Danii. Tam specjalnie rasowane, przygotowywane także do tego meczu, a na naszych ekranach widzieli Państwo Sebastiana Ułamka, zawodnik, który jeździć będzie w tym meczu ze specjalnym opatrunkiem. Przypominam, ponad 2 tygodnie temu złamane 2 żebra, a już jeździ, już walczy ten, którego oglądamy wczoraj. Rewelacyjny występ w Niemczech, 15 punktów. No tu brakuje słów, żeby po prostu gloryfikować człowieka, który z takim obciążeniem walczy tak skutecznie. Rickardson, Sullivan, Wardzała i Drabi. Przed nami emocje wyścigu.
drugim zaryzykuje i powiem, że tor wcale nie musi być dzisiaj domeną drużyny Unitarno. Richardson, Sullivan, ale równo. Richardson przypilnował krawężnika, ale szerzej napędza się Ryan Sullivan i wychodzi przed szeda Australijczyk, a więc Sullivan na miejscu drugim Madry Richardsona. Po jeden punkt jedzie na miejscu trzecim Drabik, który wyprzedził Roberta Warzałę, tak więc wyścig układa się na 4-2. Walczy jednak Richardson o to, aby przejść Ryana Sullivana, ale Australijczyk to także bardzo doświadczony zawodnik. Jedzie mądrze, pilnuje ścieżki, w którą mógłby wjechać Tony Richardson. Szwed na razie nie ma pomysłu, zapewne zejdzie jeszcze bliżej krawężnika. Raz jeszcze podjeżdża Sullivana, ale Sullivan cały czas kilka metrów przewagi nad Richardsonem. Chociaż teraz szarża Richardsona, jest szansa, ale niewykorzystana. Piękna walka, tak doświadczony zawodnik Richardson nie rezygnuje. Jeszcze raz bardzo blisko, wspaniałe widowisko tworzą żużlowcy z Australii i ze Szwecji, walczący o zwycięstwo. Ostatnia szarża Richardsona bez powodzenia. Wyścig wygrany przez drużynę z Częstochowy 4-2. 3 punkty dla Sullivana, 2 dla Richardsona, 1 dla Drabika i Robert Wardzała. Bez punktu, a więc biorą się do pracy drużyny, zawodnicy drużyny z Częstochowy. Mają w tej chwili 5 punktów, natomiast Unia Tarnów ma punktów 7. Stopniała do 2 małych punktów meczowych przewaga drużyny Mariana Warzały. Sprawdziły się, Pawle, twoje słowa przed tym wyścigiem, kiedy powiedziałeś, że tor nie musi być wcale handicapem gospodarzy. Tu widzieliśmy na pierwszym łuku właśnie doskonały przykład tego, kiedy Ryan Sullivan wykorzystał to przygotowanie toru, przygotowanie polegające na tym, że zewnętrzna część toru jest zdecydowanie bardziej przyczepniejsza niż wewnętrzna. I to właśnie on, zawodnik gości, wykorzystał ten element, ten kawałek toru. A Tony Richardson nie spodziewał się pewnie tego ataku. Wydawało mu się, że odsunął się wystarczająco szeroko do tego miejsca, gdzie jest przyczepnie i wyjedzie z pierwszego łuku jako pierwszy. Tak się nie stało. Później próbował pojechać tą samą ścieżką, którą pokonał na pierwszym łuku Ryan. Niestety w dalszej części wyścigu już ciężej się atakuje, już te różnice są troszkę większe. I tak znakomitego zawodnika, jakim jest Ryan Sullivan, na pewno nawet Richardsonowi jest ciężko wyprzedzić. Tutaj ścigania nie oglądaliśmy, ale oglądaliśmy piękną pogoń, piękną gonitwę w wykonaniu Szweda, którego teraz jeszcze raz widzą Państwo w akcji, kiedy próbował przejść Ryana Sullivana, ale Sullivan no nie na darmo jest określany mianem złotego chłopca. Pierwsza średnia w polskiej lidze, 2,61. Ten zawodnik w rozgrywkach ligowych u nas w Ekstralidze jeszcze nigdy nie przyjechał na czwartym miejscu. No i dzisiaj widzą Państwo, jakim wartościowym jest żużlowcem. Walasek, Rępała, Ułamek i Jacek Golob. A więc kolejny bardzo ciekawy zestaw. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy w tym meczu pojedzie Jacek Golob, czy może Staszek Burza, ale ostatecznie tutaj przełamano tą niepisaną zasadę w klubie i Jacek Golob mimo słabszego występu przed tygodniem nie pojedzie. Myślę, że wszyscy zawodnicy widzieli w parkingu doskonale atak Ryana na pierwszym łuku i wielu z nich będzie chciało tam pojechać. Myślę, że tego możemy być świadkiem już w tym wyścigu. W tej chwili na czwartym polu jest Jacek Golob, który prawdopodobnie będzie liczył na tą ścieżkę po zewnętrznej. Za chwilę się okaże, jak się stanie. Być może nie będzie w pierwszym łuku i tą ścieżkę wykorzysta na przykład Sebastian Łap. A więc Rępała i Jacek Golob kontra Walasek i Sebastian Ułamek. Tarnowianie obejmują podwójne prowadzenie, chociaż próbuje jeszcze walczyć Sebastian Ułamek, ale został żużlowiec włókniarza Częstochowa, którego chętnie widzieliby w trakcie zimowej przerwy u siebie. Tarnowianie w klubie. Ułamek próbuje walczyć i przechodzi Grzegorza Rępałę. Te ręce składają się do bramka, przypomnę. To jest zawodnik, który jeździ z połamanymi żebrami, ale teraz nie dał za wygraną. Ułamek cały czas przed Grzegorzem Rępałą. Z 5-1 zrobiło się 4-2. Jeszcze Walasek będzie próbował przejść Rępałę i powalczyć o
zwycięstwo, a prowadzi Jacek Golot. Wyścig układa się więc na 4-2 dla gospodarzy. Za moment rozpocznie się ostatnie okrążenie. Widać, że Jacek Golot, tak jak na treningach, dysponuje fantastycznie przygotowanym motocyklem. Jest bardzo szybki, drugie pewne miejsce jak na razie Sebastiana Ułamka. Na razie z tyłu daleko już za rywalami został Grzegorz Walasek, trochę jakby przemęczony już tym sezonem. Ostatnio kilka nieco słabszych występów. Teraz jedzie na czwartym miejscu. Tarnowianie wygrywają 4-2. 3 punkty dla Jacka Goloba. 1 dla Grzegorza Rempały. 2 dla Ułamka. 0 dla Walaska. No i ciekawe, co teraz powiedzą ci, którzy nie chcieli, aby Jacek Golob jeździł w tym spotkaniu. Widzą państwo Golob, Ułamek, Rempała. I podliczając to wszystko, mamy 7-11. Być może Jacek potrzebuje takiej presji, niepewności wystartowania w meczu. Widzieliśmy teraz doskonały wyścig w jego wykonaniu. Poza tym, że dysponuje znakomitym motocyklem na starcie, być może powinniśmy zwrócić uwagę na fakt, że czwarte pole jest w cieniu, gdzie ten tor jest bardziej odmoczony, nie tak szybko sknie jak pozostałe trzy pola, kiedy one są wysuszane ciągle przez słońce i przez to się stają bardziej twarde, a przez to mniej korzystne dla zawodników, więc być może Jacek w tym wyścigu to wykorzystał. Udało mu się to doskonale. Poza tym jechał w wyścigu bardzo, bardzo poprawnie, bardzo rozluźniony. Tak jakby jechał po bułki do sklepu, a nie było widać zupełnie spięcia w jego sylwetce, więc oby było więcej takich wyścigów w jego wykonaniu. Czego zabrakło w tej parze? Jacek Golob nie był w stanie poczekać na Grzegorza Rempałę, czy też po prostu Grzegorz był troszeczkę słabszy i dał się wstrzelić Sebastianowi Ułamkowi? Ciężko to winić Jacka Goloba, tego wyprzedzenia przez Sebastiana Grzegorza, który tu się troszeczkę za daleko odsunął w tym momencie, a w tym momencie prostą już miał Sebastian Ułamek i mógł zdecydowanie szybciej rozpędzać swój motocykl, przez to na końcu prostej już był przed Grześkiem. Prosta w Częstochowie jest bardzo długa, więc można ten fakt wykorzystać znakomicie, robiąc tą prostą jeszcze szybciej, będąc na łuku, zwracając uwagę na jazdę między innymi właśnie Toniego Rykardsona czy Tomka Goloba, najlepszych zawodników. Można ten fakt zauważyć bardzo często, kiedy oni próbują tą prostą już robić na łuku, kiedy inni zawodnicy, mniej doświadczeni, mniej utytułowani, jadą jeszcze wyłamani i nie mają takiej prędkości jak motocykl, który jest już wyprostowany i już jest na prostej. Widzą państwo, zmiana we wyścigu czwartym. Pojedzie Michał Ciura w miejsce Mateusza Szczepaniaka, Tomasz Golob, Rune Kolta, Marcin Rempała i Michał Ciura to Sławomir Drabik. No, ciężkie zadanie teraz przed parą częstochowską. Tak doświadczony as Tomasz Golob, król toru na Mościcach. Niezwykły tutaj oddawać punkty. No zobaczymy, jak teraz będzie w rywalizacji z Rune Holtą. Holta chciał ugrać start i ma szybszy motocykl na wejściu pierwszym. Jest Holta na prowadzeniu. Marcin Rempała! Ale świetna akcja w wykonaniu Marcina Rempały. Przeszedł za chwilę robi to Tomek. Tak. Golob jest przed Rune Holtą, a więc z 3-3 zrobiło się 5-1, nie liczy się w tej stawce młody Ciura, który jedzie na czwartym miejscu. No a to, co pokazuje u siebie Marcin Rempała, przesympatyczny młody człowiek, teraz spojrzał się, kto jedzie za jego plecami, no ale mimo wszystko Tomasz Golob ma troszeczkę kłopotów. Jest bardzo blisko niego Rune Holta. Podniosło lekko przednie koło Tomaszowi Golobowi. Jadą po podwójne zwycięstwo Tarnowianie, ale Rune Holta jeszcze nie rezygnuje z walki o drugie miejsce na prowadzeniu. Marcin Rempała, drugi jest Tomasz Golob. Teraz bliżej krawężnika próbował atakować indywidualny mistrz Polski z Bydgoszczy. Ostatnia szansa na to, aby uratować więcej niż jeden punkt. Czy da radę Rune Holta? Ależ pasjonująca walka do końca, ale wygrana przez zawodników Unitar. 5-1, Rune Holta 1, Tomasz Golob 2, a zwyciężył Marcin Rempała, który przywiózł 3 punkty. 5-1 i w całym meczu 8-1.
16, a więc szybko uzyskują sporą zaliczkę, bo 8 punktów po 4 wyścigach to jest naprawdę spora zaliczka, oczywiście nie przesądzająca tutaj o losach tego spotkania. My na pewno możemy być zadowoleni z tego, jakie jest to widowisko, bo widać, że walka na torze jest niesamowita i momentami zaskakująca. Marcin Rembała, Tomasz Golob, Rune Holta i Michał Ciura, 5-1, Krzysztof Cegielski. Myślę, że to nie był ostatni wyścig, taki piękny wyścig. Mamy dzisiaj możliwość oglądania znakomitych zawodników i będziemy pewnie jeszcze mieli możliwość oglądania takich wyścigów nie raz. Poza tym tor, który jest bardzo dobrze przygotowany, jest to tor, który sprzyja walce i nie ma tutaj zawodnik, który przegrywa start straconej pozycji. Widzieliśmy po raz kolejny w tym wyścigu, gdzie gospodarze wykorzystali zewnętrzną część toru do wyprzedzenia Rune Holty. Rune spodziewał się, że po bardzo wewnętrznym torze jazdy jest równie przyczepnie jak po zewnętrznej, więc próbował jechać tym torem, ale niestety okazało się, że jest zdecydowanie za twarda nawierzchnia po wewnętrznym torze jazdy, więc szkoda, że nie wyciągnął wniosków po ataku Marcina Rempały, ponieważ za chwilę zrobił ponowny manewr Tomek Golob i wyprzedził go w ten sam sposób. Drodzy Państwo, w całym meczu po 4 wyścigach Unia Tarnów kontra Włókniarz Częstochowa 16-8. Naszym gościem, naszym ekspertem jest dziś Krzysztof Cegielski, który po tym dramatycznym zdarzeniu w Szwecji niestety nie może jeździć. Krzysztof, mamy dla Ciebie taki nasz telewizyjny upominek. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobał. Oto nasz prezent dla Ciebie, a także i dla Państwa. Krzysztof, za to, że jeździłeś, za to, że dostarczałeś nam tylu pięknych emocji, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Niech ten teledysk... Brak mi słów, jestem po prostu pod wielkim Twoim wrażeniem. Bardzo Ci dziękuję. Pawle, na Twoje ręce chciałbym też podziękować za ten znakomity kawałek. Szczerze mówiąc, przeszły mi ciarki po całym ciele i w zawoku zakręciła. Serdeczne dzięki. A my przenosimy się do Parku Maszyn, Tomasz Lorek i kolejni goście. Robert Wardzała. Robert, pierwsze punkty w meczu z Gdańskiem. Zawsze odbicie od dna, to jest najtrudniejszy moment. Powiedz, co w pierwszym wyścigu dzisiaj nie pasowało? Dzisiaj w pierwszym wyścigu motocykle były przełożone z treningu. No troszkę jest twardziej i na drugi wyścig będzie już dobrze. No z tym, że taka szansa musi być. No na razie próbujemy walczyć, aby ten mecz wygrać.
W ogóle dosyć ciężki ten pierwszy wyścig był z Ryanem Sullivanem i Sławkiem Drabikiem. Bardzo ładnie pojechali. Przywieźli Tonego. Przecież Ryan przywiózł za swoimi plecami Tonego. Także musimy się zwijać, uwijać i wszystko szybko dopasować, abyśmy się na własnym torze nie spotkali. Widziałem, był taki moment na wyjściu z łuku, kiedy Tony szukał ciebie wzrokiem, obejrzał się przez lewe ramię i patrzył, gdzie jesteś. Tak, z Tonym da się dobrze jechać parą, często się ogląda, potrafi przypilnować zawodnika, jeżeli ma jakąś pozycję, powiedzmy, utrwaloną, doholuje zawodnika bez problemu, niejednokrotnie pomaga mi podczas wycinania na 5-1 czy na 4-2, można było liczyć na jego pomoc. Powiedz, jak ty się mentalnie dźwigasz, bo pierwszy bieg przegrasz to bliska, to stawka ze składu, a jak te pierwsze punkty z Gdańskiem ci mocno dla ciebie były jakimś takim kamieniem węgielnym, żeby iść do przodu? To znaczy, ja powiem tak, nigdy jeden wyścig nie jest w stanie pokazać danej formy zawodnika w tym momencie. Także tutaj nie jest to żadne tak naprawdę odzwierciedleniem tego, co ja mógłbym na przykład dzisiaj pojechać, jadą 2-3 wyścigi kolejne, obym taką szansę miał i obym pomógł drużynie ten wyścig się wygrać. Dziękuję, Robert. Dziękuję. Tyle park maszyn. Przypominam, za nami 4 wyścigi meczu Unia Tarnów. Złomrek z Włókniarz Częstochowa. Gospodarze wygrywają 16-8. Już kosmetyka toru zakończona. Już sędzia, pan Piotr Lis, włączył czas 2 minut. Czas oczekiwania na zawodników, którzy rywalizować będą w wyścigu 5. A w tym 5 wyścigu zobaczymy Ryana Sullivana i Sławomira Drabika. To para oczywiście częstochowska. Natomiast drużynę miejscową reprezentować będzie Jacek Golob i Grzegorz Rępała. Ciekawie zapowiadająca się konfrontacja. Jacek Golob, 3 punkty w pierwszym występie, ale Ryan Sullivan także 3 punkty. Jest jak na razie zawodnikiem, który jako jedyny wygrał wyścig w drużynie częstochowskiej. Jest już obok Ryana Sullivana także Sławomir Drabik. Ryan Sullivan, pierwsza średnia w polskiej ekstralidze. Ostatnio 10 punktów dla Pól w Anglii, ale w Anglii nie mieli szczęścia zawodnicy. Sporo meczów odwołano. Wczoraj także punktował, miał w 4 startach 7 plus bonus. Anglii ma także bardzo wysoką średnią, mimo że jest na 18 miejscu, 2,10, nieco gorzej w Szwecji. Widać, Sullivanowi tam się niezbyt układa, 1,71, ale tych zawodów ma naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo zawodów w wielu krajach, więc słabszy moment na pewno nawet takiemu znakomitemu zawodnikowi przytrafia się i to nierzadko, więc weźmy pod uwagę to, że startując w 3 ligach trzeba dysponować ogromną ilością sprzętu, a każdy z menadżerów, z promotorów oczekuje od Ryana Sullivana wielu punktów, więc tacy zawodnicy jak on muszą być doskonali codziennie, muszą zapominać szybko o poprzednim dniu i być przygotowanym maksymalnie do kolejnego spotkania. Raz jeszcze przypomnijmy. Jacek Golob, Grzegorz Rępała kontra Ryan Sullivan i Sławomir Drabik. Sullivan wystrzelił z top taśmy, ale to Golob jest na prowadzeniu. Drabik jest drugi, jeszcze szeroko próbuje wystrzelić się Rępała i udało mu się. A więc mamy 5-1, chociaż wydawało się, że na tym pierwszym wirażu może być troszeczkę inaczej. Golob dalej, Grzegorz Rępała, na miejscu trzecim mamy Sławomira Drabika i niespodziewanie, dopiero na czwartym, ten, którego chwaliliśmy, ten, o którym mówiliśmy tak ciepło, Ryan Sullivan, a więc początek tego wyścigu bardzo dobry w wykonaniu duetu Jacek Golob i Grzegorz Rępała. Jadą po podwójne zwycięstwo w swoim pierwszym występie, wygrali wyścig w stosunku 4-2, teraz zapowiada się komplet. Na prowadzeniu Jacek Golob, dalej Grzegorz Rępała, trzeci Drabik, na miejscu czwartym Ryan Sullivan, a więc Tarnowianie powiększą przewagę o kolejne 4 punkty, jeśli tak wjadą na metę, a chyba tak się stanie. 5-1 staje się faktem w tym momencie i jest to już trzeci podwójnie wygrany wyścig przez drużynę Unii Tarnów. W całym meczu Włókniarz 9, Unia Tarnów, jeśli szybko wszystko dobrze policzyłem, 21, 3 punkty dla Jacka Goloba, 2 dla Grzegorza Rępały, 1 dla Drabika. Sullivan niespodziewanie bez punktu. No i mamy 9-21. Jak bardzo cieszy się Jacek Golob, widzieli Państwo przed momentem.
no tu prasa rozpisywała się, kto pojedzie, czy pojedzie Stanisław Burza, czy Jacek Golob. Widać jednak, że Jacek Golob no, jest w bardzo dobrej formie. Jacek Golob jest bardzo dobrze zmobilizowany, dysponuje doskonałymi startami, wychodzi spod taśmy jako pierwszy, a później tylko powiększa przewagę, więc tylko można mu pogratulować. Jest wciąż czyściutki, jeszcze nie miał okazji otrzymać żadnej szprycy spod koła przeciwnika. Myślę, że częstochowianie powinni już zmienić coś w swoim stylu jazdy przede wszystkim, dlatego że nie dysponują aż tak bardzo złymi motocyklami na starcie, ale popełniają już po raz kolejny błąd na pierwszym łuku, gdzie gospodarze wykorzystują już któryś raz z kolei tą zewnętrzną część toru. Myślę, że jest to pewien nawyk z toru, gdzie się startuje najczęściej. Tutaj Sławek Dradik, gdyby pojechał troszkę szerzej, tu w tej chwili za późno troszkę się obejrzał, jeszcze do tego doszła lekka kontra motocykla i zwolnienie prędkości. Przez to Grzesiek Rępała wykorzystał ten fakt doskonale i sytuacja praktycznie wyklarowała się już na przeciwległej prostej. Grzegorz Rępała, licencja uzyskana w roku 1990, doświadczony zawodnik, może troszeczkę słabszy na początku tego sezonu, ale teraz widać już doszedł, wyrównał, ustabilizował tę formę. No i proszę zauważyć, że w tej chwili już motocykl Jacka Goloba jest eksploatowany ponownie przez Tomka. No owszem, można było zauważyć różnicę w motocyklach Tomka i Jacka. Tomek, wydawało mi się, dysponował w pierwszym wyścigu troszeczkę wolniejszym motocyklem. Pewnie stąd ta zmiana bardzo widoczna. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana. Nie pojedzie Grzegorz Walasek, w jego miejsce Rune Holta, co widzą Państwo w tej chwili na grafice. Walasek został w parku maszyn. W niebieskim Rępała, w żółtym Holta, w czerwonym Tomek Golob i Sebastian Łanek w kasku koloru białego, najbliżej bandy. Surowa kara dla Grzegorza. Nieczęsto pewnie spotyka mu się być zastępowanym przez innego zawodnika w drużynie. To jest taki zawodnik, który raczej zastępuje innych. Dokładnie. No w tej chwili na pewno będzie miał kolejny bodziec do mobilizacji i podejrzewam, że w kolejnych wyścigach już pojedzie zdecydowanie lepiej. Może miałoby to miejsce w tym wyścigu, ale Rune Holta... Krzysiu, coś się nie klei Grzegorzowi Walaskowi. Tylko 2 punkty w półfinale. Mistrzostw Polski, Park Klubowych, to stanowczo za mało. Zresztą drużyna częstochowska przepadła, podobnie jak i drużyna tarnowska. Wracamy na tor. Holta, Ułamek kontra Marcin Rępała i Tomasz Golob. Holta czy Golob? Holta chyba będzie pierwszy. Ułamek został na 4. miejscu, ale teraz rozpędza się po szerokiej. Tak jak to lubi najbardziej Tomasz Golob, nie przeszedł jednak mistrza Polski z Bydgoszczy sprzed 2 lat. Holta na prowadzeniu, Tomasz Golob za jego plecami. Marcin Rępała jedzie na miejscu 3. Sebastian Ułamek jest na miejscu 4, a więc wyścig na półmetku rywalizacji układa się na remis. Teraz Holta widać coś majstrował przy swoich motocyklach. Jest bardzo szybki i prowadzi na dystansie. Ma jakieś 15, może nawet momentami więcej. Może nawet teraz już na pewno 20, ponad 20 metrów przewagi nad Tomaszem Golobem. Jest na miejscu 3. Marcin Rępała. Za Rępałą jedzie Sebastian Ułamek. Ostatnie okrążenie. Wydaje się, że będziemy mieli pierwszy w tym meczu remis. Golta bardzo szybki. Widać, jak bardzo nie wstrzelił się ze sprzętem w ten pierwszy swój występ w tym spotkaniu. Tutaj wręcz deklasuje rywali. Ogląda się, gdzie jest Golob. Golob jest daleko. Przywozi Tomasz Golob 2 punkty. Na miejscu 3. 1. Marcin Rępała, Sebastian Ułamek. Teraz 0 i w całym meczu mamy 12 do 24. Zdecydowana tutaj przewaga Rune Holty od samego startu. Tomek Golob startując na motocyklu Jacka. No, wizualnie nie było już widać tej szybkości. Być może motocykl został już troszeczkę zbyt bardzo przegrzany. Być może nie pasuje Tomkowi tak bardzo jak Jackowi. Trzeba przecież wspomnieć o tym, że nie każdy zawodnik startując nawet na tym samym, na jednym dobrym motocyklu, nie każdy pojedzie tak samo dobrze, więc niekoniecznie ten motocykl będzie tak samo szybki, jak przed chwilą był, kiedy używał go Jacek Golob. Tutaj widzimy atak Tomka Goloba również po tej ścieżce, po zewnętrznej. W tym wyścigu akurat to efektu nie przyniosło, ale Rune Holta pojechał znakomicie, bardzo szybko oddalał się tylko od Tomka.
Holte oglądać będziemy także w wyścigu siódmym, a więc mamy minimalną przerwę na to, aby Holta złapał oddech. Mamy też zmianę w wyścigu siódmym. Robert Wardzała jednak zostanie w parku maszyn. W jego miejsce pojedzie Janusz Kołodziej, którego oglądać będziemy niebawem w finale Mistrzostw Europy par. Tam stworzona polska drużyna właśnie z Janusza Kołodzieja, Kościecha i Kasprzaka. Świetnie dzisiaj prezentuje się Grzegorz Rępała. No, jaka jest tajemnica tej postawy? Posłuchajmy. No właśnie, Grzegorz, świetnie dzisiaj jeździsz. Ten tor wydawało się, że będzie przyczepny, on jednak jest bardziej twardawy, przynajmniej do środka toru. Później dopiero tam szukają przyczepności. Powiedz, skąd taka nagła zwyżka formy? Znaczy, troszeczkę jest już twardo, bo słoneczko świeci i wiadomo, że taka granulacja z tego toru, że się zrobi twardo. Odnośnie mnie, no jakoś cieszy, że jakoś tam normalnie punktuję już, bodajże trzecie zawody już dobrze mi się jeździ. W Częstochowie też świetnie jechałeś, a tam zupełnie inny kopny tor. Powiedz, czy to kwestia tego, że masz i silniki na przyczepne, na wierzchnie i na twarde? Znaczy nie, kwestia, to praktycznie jeżdżę na jednym silniku i to jeżdżę wszędzie na nim. Już to jakoś to ruszyło i już nieważne jest, czy taki to, czy tak. A powiedz, jaka jest istota jazdy parą, bo tutaj widzę Tomek Golob, zawsze słynął z tego, że świetnie pracuje w parze. Czy tobie się świetnie współpracuje jeżdżąc z Jackiem? Znaczy ja lubię z każdym zawodnikiem jeździć, ale z dłuższego czasu jeżdżę z Jackiem i dogadujemy się jakoś na torze, oby tak dalej. Dziękuję, Grześ. Dziękuję. Tyle Tomasz Lorek, a my wykorzystując przerwę przypomnijmy sobie wynik meczu pierwszego w tym sezonie między Włókniarzem Częstochowa i Unią Tarnów. Zwycięstwo 46-43. Widzą Państwo najlepiej punktujących zawodników w tym meczu. Brakuje Tony Rickardsona. On jeździł w tym meczu, ale miał fatalną kolizję razem z Sebastianem Ułamkiem. Efektem tej kolizji było wstrząśnienie mózgu Szweda i połamane żebra Sebastiana Ułamka. Mamy zdjęcia z telewizji Orion z tamtego feralnego pojedynku. Oto Walasek, Ułamek i tu ten moment, kiedy szczepiły się motocykle. No dramatycznie to wszystko wyglądało. Na pewno zostawia to piętno, jakieś odczucie w zawodnikach. Na pewno, każdy zawodnik podejrzewam inaczej to odczuwa, ale nie jest to miłe, oby takich sytuacji było jak najmniej. Kontuzje na szczęście nie okazały się jakieś bardzo poważne, ale widać było tu mały błąd Sebastiana, który pozwolił motocyklowi poprzez tą kolejinę będącą na torze wyjechać troszkę do przodu. No, to się zdarza, to nie można winić Sebastiana za jakąś ryzykowną jazdę. Zdarzyło się w ferworze walki poprzez niewielkie nierówności na torze. Na szczęście nie skończyło się aż tak bardzo strasznie. Sebastian jest największym pechowcem tego sezonu. To już druga jego kontuzja. Najpierw w pierwszym meczu w Bydgoszczy, także kolizja z Jackiem Krzyżaniakiem. No ale niestety, taki już jest ten sport żużlowy. Jest to sport bardzo kontuzjogenny, brzydkie słowo. Żal Sebastiana, żal każdego innego zawodnika. Sebastian no, nie może wyjść z tej złej pasy kontuzji, ale już to wszystko ma za sobą oczywiście i teraz oby zdrowo. Tylko będzie lepiej startował, będzie mógł się skupić na jeździe, zapomni o kontuzjach, wszystkie kości przestaną boleć i wtedy będziemy mogli się spodziewać Sebastiana takiej samej jazdy, do jakiej nas przyzwyczaił wcześniej. Chciałem ci wejść słowo, widziałeś to śmieszne zdarzenie, Janusz Kołodziej o mało nie zdążył, odjechał, spójrzmy, Rickardson i Kołodziej kontra Holta i Szczepaniak. Holta próbował się strzelić i będzie chyba pierwszy. Od razu wyjeżdża na szeroką Rickardson, aby przekupić sobie tą prostą i wychodzi przed runę Holte. Ależ pojedynek Holta i Rickardson. Wydaje się, że Holta będzie drugi, a tu niespodzianka. Szczepaniak jedzie przed Kołodziejem. Kołodziej musi się teraz sporo napracować. Holta jest drugi. Szczepaniak próbuje się bronić. Holta na miejscu drugim, Kołodziej przechodzi Szczepaniaka, a więc układa się na 4-2 dla zawodników tarnowskiej Unii.
na prowadzeniu Rickardson. Dalej Rune Holta. Trzeci jedzie Janusz Kołodziej i na miejscu czwartym mamy Mateusza Szczepaniaka, który dość niespodziewanie prowadził na pierwszym okrążeniu z bardziej utytułowanym juniorem drużyny tarnowskiej. Ostatnie okrążenie. Rickardson, Holta, Kołodziej i Szczepaniak. Jeśli tak przyjadą na metę, to Unia wygra ten wyścig w stosunku 4-2 i ponownie powiększy prowadzenie. Spójrzmy, gdzie jest Rickardson. Tym razem to on nokautuje rywali. Dla niego 3 punkty. 2 dla Rune Holty, 1 dla Kołodzieja, bez punktu Szczepaniak. I w całym meczu 28 już po stronie Unii i 14 tylko po stronie Włókniarza. Jest to już na pewno to już dosyć duża przewaga, ale goście na pewno nie będą składali broni, gdyż no, posiadają w swoich szeregach przecież znakomitych zawodników i wystarczy jeden dobry wyścig, który miejmy nadzieję zmobilizuje ich do dalszej walki i będziemy mogli oglądać kolejne fascynujące pojedynki. Tutaj wydawało się, że troszeczkę szybszy będzie Rune Holta, ale ostatecznie przegrał pojedynek z Rickardsonem. Tak próbował tak się wstrzelić, prawda? Widzieliśmy. Tak, goście mają dobre wyjścia spod taśmy. A to zazwyczaj przecież w sporcie żużlowym daje sukces na mecie, a tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie przeciwnym. Gospodarze wykorzystują doskonale atut własnego toru, jego znajomość. Jadą tam, gdzie jest najszybsza ścieżka, ale ta ścieżka też jest dla częstochowian. Szkoda, że z tego nie korzystają, gdyż wynik mógłby być na pewno może nie odwrotny, nie zupełnie odwrotny, ale zbliżony do remisu. Gdyby po wyjściu spod taśmy potrafili utrzymać te pozycje, które udało im się wypracować na starcie. A to jest przecież bardzo ważny element w sporcie żużlowym. No poszli łokieć w łokieć. Ostatecznie lepszy Szwed i w całym meczu 28 do 14. No to już jest tak, jak powiedział Krzysztof Cegielski, olbrzymia przewaga. Jesteśmy na półmetku tych zawodów. No i wszystko wskazuje na to, że straty z pierwszego meczu zostaną odrobione i punkt bonusowy zostanie w Tarnowie. A my przenosimy się do Parku Maszyn. Tam bardzo ciekawi goście. Jest Grzegorz Szlak, prezes rafinerii Trzebinia, czyli taki wożyszcze tutaj i wybawiciel unitarów, ale obok niego Mariusz Czerkawski, specjalny gość na to spotkanie. Gwiazda dzisiaj zaproszona specjalnie. Mariusz Czerkawski, kontrastowy mężczyzna, bo i na tenisie, i na idei Program Open w Sopocie widać go, i również na Speedwayu. Skąd to mieszanie białego z czarnym? No zdarza się. Lubi ogólnie wszystkie sporty praktycznie, także tutaj na zaproszenie prezesa Szlaka przyjechałem prosto ze Sztokholmu. Strasznie się cieszę, bo tym bardziej, że pogoda dopisała. Ostatnio jak tutaj byłem, nie wiem, około miesiąca temu, parę tygodni temu, no niestety padał deszcz, mecz się nie odbył, także wszyscy tutaj trzymaliśmy kciuki za pogodę, no i tym bardziej, że idzie tutaj Unii jak najlepiej, jak na razie, także nie zapeszajmy, na razie jest wszystko super. Panie Grzegorzu, czy pańska miłość też się nie ogranicza tylko do Speedwaya? Ja jestem sympatykiem sportu w całości, dopinguję Mariuszowi, dopinguję polskim piłkarzom, także to jest nasza pasja. Jest okej. Dzisiaj fajne zawody, dużo ludzi, super. Mariusz, mówiłeś, że wróciłeś ze Sztokholmu. Rozumiem, że to związki Djurgården, ale niedaleko Sztokholmu mieszka Tony Rickardson i jest też kilka fajnych torów żużlowych. Czy na Ligę Szwedzką Elite Serien też czasami się wybierasz? No nie, jakoś nie miałem okazji, tym bardziej jak gram mecze, to akurat nie ma za bardzo czasu. Ostatnio pamiętam nawet jak właśnie Grzesiek przyjechał do Szwecji, ja wtedy nie mogłem, mieliśmy jakiś mecz wyjazdowy, także no niestety nie udało się. Akurat w Szwecji znowu nie za sprawą Djurgården byłem, tylko odwiedzić córkę, także dzisiaj ona wylatywała do Los Angeles, a ja skorzystałem z okazji, przyjechałem do Polski, jutro jadę do Jastrzębia, otwieram znowu lodowisko w Jastrzębiu, sztuczne, kryte, wspaniały obiekt, także no tak jak wspomniałeś, cały czas coś ze sportem jest tutaj wspólnego. Rozumiem, że Los Angeles to jeszcze nie za wcześnie na WTA Championship, czy jeszcze kobiety nie grają o tej porze roku, dopiero w listopadzie, a skąd ten związek? No nie, tym bardziej, że tutaj na pewno w Polsce, najpierw w lipcu w Poznaniu, później w sierpniu w Sopocie, będziemy oglądać i kobiety, i mężczyzn. Wcześniej w Warszawie też kobiety grały, także teraz w tym momencie też odbywa się mecz finałowy French Open, także no, mamy dużo imprez, można powiedzieć, w tym samym czasie. Grzegorz, 15 sierpnia duża impreza, wcześniej półfinał światowy juniorów w Tarnowie już za 2 tygodnie. Powiedz, czy światełka zabłysną, bo żużel przy światłach to jest zupełnie inna bajka.
My żeśmy tutaj w tym Tarnowie jako sponsor ten stadion odzyskiwali, można powiedzieć, ze zgliszczy. Mam nadzieję, że te światła już będą, już teraz wygląda fajnie, prace idą. No, chciałbym, żeby to się odbyło już w przyszłym ślete, żeby to już był taki, powiedzmy, czempionat najwyższej rangi. Dziękuję uprzejmie, życzę wielu wrażeń. Dziękuję. Dziękuję. No dzisiaj jest sporo gości, na trybunach jest Florian Kampała, wielki kiedyś żużlowiec. Widać, jak wielkie zainteresowanie. Ilu ludzi przyszło oglądać najlepsze polskie drużyny. Awizowany wyścig ósmy, Drabik i Ryan Sullivan kontra Marcin Rempała, Tomasz Golob, ale ten wyścig po krótkiej przerwie. Atlas Wrocław kontra Złomrek z Włóknia Szczęstochowa to hit 10. kolejki Ekstraligi. W Częstochowie lepsze były Lwy, wygrywając 47-43. W rewanżu wrocławianie muszą więc pokonać Włókniarza co najmniej 5 punktami, aby zdobyć upragniony punkt bonusowy. Atlas Wrocław, Złomrek z Włóknia Szczęstochowa w niedzielę 19 czerwca od godziny 17 tylko w Polsacie Sport. Bardzo zacięte spotkanie oglądaliśmy w Częstochowie. Miejmy nadzieję, że także zacięte za 2 tygodnie widowisko oglądać będziemy we Wrocławiu. Kończy się powoli kosmetyka toru. Na pewno Państwo zwrócili uwagę na jedną rzecz. Na bandy, które są nowością w Polsce. Oto Janusz Kołodziej już miał możliwość zapoznania się z bliska z tymi bandami. W zeszłym sezonie tych band dmuchanych Tony Brixa tutaj nie było, ale oczywiście i Włókniarz, i Unia do końca walczyły o złoto drużynowych mistrzostw Polski. Jak Państwo pamiętają, zwycięsko wyszła z tego boju drużyna tarnowskich jaskółek. Przypomnijmy więc sobie wyniki z sezonu 2004 w bezpośrednich pojedynkach. Unia kontra Złomrek 49-41, 57-33, największe zwycięstwo Włókniarza, ale w tym meczu nie jechał wówczas Tony Rickardson. Unia Złomrek 54-36 i zwycięstwo pod koniec rozgrywek Unii Tarnów ze Złomreksem. Włókniarz w Częstochowie to był bardzo ważny mecz, który wówczas no, dał zielone światło do tych złotych medali dla drużyny Tarnowa. Później dramatyczny, przepiękny bój z Atlasem Wrocław tutaj we wrześniu. No i skończyło się to bardzo, bardzo pomyślnie dla drużyny, która wówczas była Beniaminkiem, naszpikowana gwiazdami. Za moment rozpocznie się wyścig ósmy. Tomasz Golob, Marcin Rempała kontra Drabik i Ryan Sullivan. I myślę, że to jest ostatnia szansa do tego, aby drużyna Włókniarza wzięła się za odrabianie strat. Jest tych 14 punktów różnicy, no ale jeśli pozbierają się, jeśli zaczną punktować, no to jeszcze cień szansy na zwycięstwo jest. Oczywiście, wszystko jeszcze jest możliwe. Mamy dopiero wyścig ósmy. Może nie jest to jeszcze ostatnia szansa, ale na pewno już czas na to, żeby drużyna częstochowska zmobilizowała się bardziej i zaczęła wygrywać wyścigi. Myślę, że kibice, jak i wszyscy, którzy dobrze życzą drużynie częstochowskiej, czekają na to. Może się to zmienić bardzo szybko, gdyż potencjał drużyny częstochowskiej jest ogromny i każdy z tych zawodników jest w stanie zmienić swoją sytuację diametralnie z wyścigu na wyścig, pomimo tego, że na przykład przyjechał w 2 poprzednich wyścigach, jako 4 w tej chwili może wygrać w najlepszym i możemy być tego świadkiem. Grzegorz Balasek, on ma planowo jechać dopiero w wyścigu 9. Zobaczymy, czy pojedzie. No raczej tak, bo tu wprowadzanie juniorów absolutnie nie ma sensu. Ciekawe, czy rezerwa taktyczna za Walaska też nie jest to chyba do końca czysta sprawa. Chodzi o to, że tak naprawdę nie wiemy, jak w tej chwili pojedzie Ryan Sullivan, który... Nie wiemy, jak pojedzie Ryan Sullivan. Nie wiemy też, jakie są przyczyny słabszej dyspozycji w pierwszym wyścigu Grześka, więc... W parkingu są trenerzy, są osoby, które decydują o tym, rozmawiają z zawodnikami. Każdy zawodnik może mieć różne problemy. Problemy z motocyklami, problemy z samopoczuciem, z psychiką. Różne są przyczyny słabszych dyspozycji, ale dopiero my możemy być tylko tego świadkami w kolejnych wyścigach. Drabik, Tomasz Golob, Sullivan i Marcin Rempała. Tak ustawieni są od krawężnika do bandy zawodnicy, którzy walczyć o punkty będą w wyścigu ósmym. Taśma w górze, fantastyczny start Tomasza Goloba. Gdzie jest Marcin? Marcin, ależ go wyniosło po szerokiej. Jest na miejscu trzecim. Jeszcze, ach, upadek
No i widzieli Państwo zastosowanie dmuchanej bandy. Wyścig zostaje przerwany. Upadł Ryan Sullivan. Leży na torze Australijczyk. Miejmy nadzieję, że nic złego Australijczykowi się nie stało, że szybko się pozbiera. Za moment zobaczymy. Myślę, że Ryanowi nic się nie stało. Uderzenie nie było aż tak mocne, ażeby można byłoby się spodziewać jakiejś kontuzji. Oczywiście mógł ucierpieć nawet uderzając tą bandę dmuchaną. No tak, trzeba pamiętać o tym, że tor jest bardzo twardy i każdy upadek i każda wywrotka powoduje to, że można ucierpieć nawet uderzając o tor, pomimo tego, że banda jest dmuchana powietrzem. Jeśli możemy prosić o powtórki, to z chęcią zobaczylibyśmy, jak to wyglądało. Jeszcze jedna powtórka. Czy mamy... No mamy informację z pierwszej ręki. Wykluczony zostaje Marcin Rempała. To jest decyzja sędziego. No i teraz jesteśmy bardzo ciekawi, co ze zdrowiem Australijczyka. Myślę, że niezadowoleni będą tarnowscy kibice z tej decyzji. Moim zdaniem mają ku temu prawo, gdyż ciężko tutaj winić Marcina za wywrotkę Ryana ze względu na to, że jechał on zewnętrznym torem jazdy. Owszem, był tam kontakt między nimi, ale równie dobrze mógł się przewrócić podczas tej kolizji Marcin Rempała. Tor jest polany, tor jest śliski. Ryan na pewno podczas tego lekkiego uderzenia się łokciami z Marcinem wybił z rytmu jazdy swój motocykl. Złapał uślizg, widać było lekkie pociągnięcie nogi do tyłu. Stracił kontrolę nad motocyklem, przewrócił się. No. Ciężko tutaj winić któregokolwiek z zawodników, ponieważ zdarzyło się to w ferworze walki i ja osobiście dopuściłbym obu do kolejnego startu, gdyż niczym się nie różni ta sytuacja od sytuacji, które bardzo często widzimy na pierwszych łukach, gdzie jest bardzo ciasno. Jak widać, ciasno może być i na drugim łuku, i na kolejnych okrążeniach również. Zobaczmy jeszcze, jeśli mogę prosić kolegów z wozu, żeby przytrzymali to ujęcie. Ryan Sullivan. No to jest bardzo mocne uderzenie. Oczywiście banda amortyzuje. Wstaje Australijczyk. Za chwilę wrócę do tej sytuacji. Wpadł w bandę. Jest. O własnych siłach, no ale zamroczony. Ryan chyba uderzył prostymi nogami w tą bandę i to na pewno mógł odczuć dosyć boleśnie. Ale widzimy, że wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie wystartuje w kolejnych wyścigach. No, na pewno w tej chwili, nawet kiedy coś przykrego się wydarzyło i doznał jakiejś kontuzji, to na pewno on tego jeszcze tak dobrze nie odczuwa. Ból na pewno przyjdzie później i w momencie, kiedy zejdzie z niego ta presja zawodów, adrenalina i na pewno będzie poobijany. Miejmy nadzieję, że żadnych poważniejszych urazów nie doznie. Myślę, że w tej chwili mechanicy mają też czas na przygotowanie motocykli dla Ryana. Tutaj możemy usłyszeć, że jest zdolny do dalszej jazdy, choć oczywiście jest zabrudzony i... Dobra, jedźcie. Miejmy nadzieję, że nie uderzył się głową, co mogło spowodować lekką utratę świadomości. Patrząc na te powtórki, można się doszukać minimalnej winy Marcina, który był bardzo rozpędzony i pomimo tego, że atakował po zewnętrznej, zahaczył Ryana, więc nie, na szczęście my nie musimy decydować o wykluczeniu któregoś z zawodników. Sędzia podjął taką decyzję i należy się z nią zgodzić. Ryan Sullivan w karetce opuszcza tor, ale mamy nadzieję, jesteśmy przeświadczeni, że w karetce tylko zjedzie. Jeszcze jakaś tam konsultacja lekarska.
Z tego, co słyszeliśmy, jest zdolny do jazdy, tylko będzie miał teraz kilka chwil dosłownie na to, aby dojść do siebie, jeśli częstochowianie chcą pojechać w dwójkę w tym meczu, w tym wyścigu. Osamotniony Tomasz Golob bez Marcina Rempały, który z tego wyścigu został wykluczony. Za moment zapewne sędzia włączy czas oczekiwania na zawodników, czas 2 minut. Przypomnijmy więc, Marcin Rempała wykluczony z wyścigu numer 8 i niezbyt sympatyczną literkę W wpisujemy w program przy nazwisku juniora Unii Tarnów. Marcin Rempała szykuje już się powoli na 18 dzień czerwca. Ale przenieśmy się do parku maszyn i posłuchajmy, jak komentowana jest decyzja przez gospodarzy, decyzja sędziego. Decyzja sędziego lubelskiego jest taka, że Marcin Rempała ma literkę W, czyli wykluczenie. Robert, kierownik zespołu, sam wiele lat jeździłeś. No nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Dla mnie decyzja sędziego jest skandaliczna. Ma możliwość przeglądnięcia kamer z różnych ujęć. Marcin jechał własnym torem, miał on po szerokiej. Saliwan położył się sam na torze. Praktycznie decyzja jest bardzo prosta do podjęcia. Powinien być w tym momencie wykluczony. Tym bardziej wszystkie powtórki pokazują, że nie było kontaktu między zawodnikami. A twoim zdaniem żadnego kontaktu między nimi na proste nie było? No na pewno nie. Na pewno nie byłoby winy w tym Marcina, że Saliwan się położył na torze. Zupełnie. Jest to dla mnie skandaliczna decyzja. Dziękuję, Robert. Dziękuję. Tyle Robert Kurzdżał. My mamy informację, że Ryana Sullivana zastąpi Michał Ciura, a więc jednak odpoczywa Australijczyk, a sędzia zdecydował o włączeniu 2 minut. A więc mamy zmianę, wpisujemy miejsce Sullivana Michała Ciurę. Michał Ciura, dość niespodziewana szansa na to, aby zaprezentować się tarnowskiej publiczności. To Robert Wardzała i jego park maszyn. Oczywiście wielka szkoda, że Ryan nie może startować w tym wyścigu, ale no było widać po jego twarzy, że jednak odczuwa dosyć solidnie skutki tego wypadku. Oczy nie miał wyraźnych i na pewno musiało być tam uderzenie, może nie aż takie bardzo mocne głową o tor, ale widać było, że to odczuł. Efektem tego jest absencja w tym wyścigu. Gdyby czuł się na siłach, nawet obolały, myślę, że każdy z zawodników pojechałby w kolejnym wyścigu. Michał Ciura, a nie Ryan Sullivan, a żużlowcy mają jeszcze niecałe 50 sekund, a to na to, aby stanąć nieruchomo pod taśmą maszyny startowej. Mamy Tomasza Goloba, który jako pierwszy podjechał pod taśmę, no i jego rywale. Drabik i Ciura. Tomasz Golob w kasku czerwonym, Drabik w białym, Ciura zastępujący australijskiego żużlowca w kasku koloru żółtego. I szybko jeszcze jedno słowo od Mariana Maślanki, ale dosłownie króciuteńko. Maria Maślanka, co się stało z Ryanem Sullivanem? Kręgi szyjne? Mały raz kręgów szyjnych i nogi. Zobaczymy, jak to bardzo jest poważne. Na razie nie jedzie w tym biegu, ale jest zdolny do jazdy. Będzie walczył, będzie chciał jechać. Dziękuję pięknie. A tymczasem rozpoczął bardzo dobrze Tomasz Golob, który na wejściu pierwszy obejmuje prowadzenie. Jeszcze próbowali zbliżyć się do niego zawodnicy z Częstochowy, ale bez powodzenia. Golob dystansuje rywali. Jest na miejscu pierwszym. Jedzie na swoim motocyklu. Ciura przed Drabikiem. Wyścig więc układa się na remis, na 3-3. Jeśli mielibyśmy podział punktów w wyścigu 8, byłby to drugi remis w tym meczu. Golob. Dalej. Za nim nic i Ciura przed Drabikiem. Troszeczkę taki wyścig nam się zrobił bez historii. Golob tutaj deklasuje zawodników drużyny przyjezdnej. Obejrzał się, gdzie są rywale, są bardzo daleko. Golob, Ciura i Drak. Jedzie pewnie po 3 punkty. No i ratuje honor drużyny unitarną w tym wyścigu Tomasz Golob, przywożąc 3 punkty. Więcej przywieźć po prostu nie mógł. 3-3 i w całym meczu mamy 17 dla włókniarza,
i 31 dla Unitardów. Tomasz Golob 3, Michał Ciura 2, Sławomir Drabik 1. Wielki żal oczywiście drużyny częstochowskiej. Poza tym, że nie mogą sobie poradzić na torze Tarnowskiej Unii, to jeszcze uraz Ryana być może nie jest na tyle lekkim urazem, że będzie mógł startować i zobaczymy w kolejnych wyścigach. No tutaj można powiedzieć już na samym starcie Tomek Golob wyjaśnił sytuację i potwierdził, że w tym wyścigu będzie jechał daleko z przodu. Myślę, że pozytywnym czynnikiem tym wyścigu można zauważyć jazdę Michała Ciury, który wiadomo jest bardzo młodym zawodnikiem, ale próbuje walczyć, próbuje nawiązać kontakt, pokonuje swoich starszych kolegów. Nie jest to zły występ jego wykonania. 31 do 17, nie jest to może zły występ Michała Ciury, ale słaby występ drużyny częstochowskiej. Jeszcze posłuchajmy tych odgłosów z parku maszyn. Zimny okład. A my wracamy na tor. Mamy wyścig już numer 9 i w miejsce Roberta Warzały oglądać będziemy Janusza Kołodzieja w kasku koloru niebieskiego. Parę poprowadzi Donner i Carson. Ułamek i Walasek. To para drużyny częstochowskiej. Ta para w zeszłym sezonie potrafiła jeździć tak genialnie, że pamiętam mecze, gdzie wszystko wygrywali po 5 do 1. Teraz wygląda to troszeczkę inaczej. Na pewno wpływa to też na psychikę Grzegorza Walaska. A spójrzmy, jak są ustawieni. Kołodziej, Ułamek, Rickardson i Walasek. Marcin Rępała, spoglądający z parku maszyn na tor. Obok niego starszy brat Grzegorz. O, cała żużlowa rodzina, a zawodnicy w wyścigu 9 mają jeszcze 23 sekundy do rozpoczęcia rywalizacji. Kierownik ich ustawia, zaprasza, podjeżdża jako ostatni Rickardson. Najbliżej bandy Grzegorz Walasek. Teraz słońce także wysusza i to pole startowe. Uwaga! Nieruchomo. Świetnie, Ułamek, ależ! Koncertowo pojechał Ułamek szeroko, jedzie Walasek, jeszcze próbuje walczyć Kołodziej, ale to częstochowianie są na dwóch pierwszych miejscach. Dość niespodziewanie. Na miejscu czwartym mamy Tonery Carsona, a więc ładnie układa się to wszystko dla częstochowian. Próbuje walczyć, próbuje przejść Walaska. Kołodziej bardzo blisko bandy. Piękna akcja Janusza Kołodzieja. Wszedł przed Grzegorza Walaska i z podwójnego prowadzenia robi nam się 4 do 2, ale Grzegorz Walasek nie rezygnuje. Ostro, bardzo ostro, blisko, bardzo blisko. Nieco pewniejszy może być Sebastian Ułamek, który rozpoczyna, a Kołodziej niczym na pryszniku, na jakiejś rakiecie kosmicznej mknie obok Walaska. Niesamowicie szybki ma ten motocykl. Cały czas wyścig układa się na 4 do 2. Ułamek, Kołodziej, Walasek i dopiero na miejscu czwartym Rickardson. To na pewno wielka niespodzianka. Ułamek zapewne wygra, ależ dramat! Pech niesamowity, defekt Kołodzieja i z pewnych dwóch punktów robi się jednak podwójne zwycięstwo drużyny gości. Te gwizdy to oczywiście gwizdy niekierowane pod adresem zawodnika, no bo cóż można winić Kołodzieja po prostu za defekt. Gdyby można było wygwizdać motocykl, no to wygwizdaliby motocykl. 5 do 1 i podliczając szybko 32 dla Unii i 22 dla drużyny Włókniarza. Potwierdziło się to, co mówiłem wcześniej, że zawodnicy częstochowscy są to zawodnicy, którzy potrafią pomimo tego, że przyjeżdżają na dwóch poprzednich wyścigach, na przykład na czwartej pozycji, potrafią się zrehabilitować, tak jak mieliśmy do czynienia w tym wyścigu. Mogliśmy zauważyć piękną jazdę Sebastiana, bardzo dobrą jazdę Grześka Walaska, który troszeczkę pogubił się na dystansie, ale pomógł mu akurat defekt Janusza Kołodzieja. I z teoretycznie kolejnego wyścigu, który wydawało się, że będzie na korzyść gospodarzy, jest 5-1 i mamy w dalszym ciągu emocje.
Sebastian Ułamek, tym razem on poza zasięgiem rywali. I tutaj Grzegorz Walasek napędził się niesamowicie na tej odsypanej nawierzchni. Tutaj blisko niego Rickardson, ale później do końca walka z Ułamkiem, walka z Kołodziejem. Na pewno w zawodnikach częstochowskich występuje sportowa złość. Są bardzo źli ze względu na różnicę tych punktów. Dlatego mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Są to zawodnicy, którzy w kolejnych wyścigach mogą równie dobrze pojechać. Są to zawodnicy, którzy bardzo utytułowani. Grzesiek Walasek, mistrz Polski z ubiegłego roku. I na pewno nie przystoi jemu samemu, i on tak myśli również, mieć na swoim koncie 0 punktów. Więc można było zauważyć tą złość z jego strony, jak i ze strony Sebastiana Ułamka. A teraz przed nami będzie bardzo ciekawa rywalizacja. Mamy Runę Holta i Jacek Golob. Jacek Golob jak na razie jedyny zawodnik, który wygrał wszystkie swoje wyścigi, 2 razy prezentował się. No, czy więc znajdzie zastosowanie porzekadło do 3 razy sztuka? O tym się przekonamy. Ryan Sullivan już w specjalnym kołnierzu usztywniającym. Prawdopodobnie coraz bardziej odczuwa ten ból w kręgach szyjnych. No, na pewno nie jest to jakiś bardzo poważny uraz, ale kręgi mogły ucierpieć. Być może będzie potrzebna hospitalizacja. Miejmy nadzieję oczywiście, że tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że ten ból przejdzie. Być może to są tylko naciągnięte ścięgna. Szczepaniak i Holta kontra Grzegorz Rępała i Jacek Golob. Jacek Golob w kasku koloru niebieskiego, Holta w żółtym, Grzegorz Rępała w czerwonym i Szczepaniak w kasku białym. Taśma w górze. Szczepaniak ambitnie ruszył i jest na prowadzeniu. Ależ ja się podniecam, kiedy młodzi zawodnicy wygrywają. Ale niestety spada na miejsce drugie, chociaż cały czas jest jeszcze przed Grzegorzem Rępałą. Szczepaniak ma tylko 18 lat. Teraz ambitnie walczy z doświadczonym zawodnikiem Unii na prowadzeniu. Jacek Golob, który dzisiaj jest bardzo szybko, bardzo szybki. Atakuje go Runę Holta. Holta czy Jacek Golob? A teraz na dystansie minięty zostaje Szczepaniak przez Rępałę. Ciasno! Ależ walczy junior z Bydgoszczy. Przypomina mi się spotkanie, kiedy to przez 3,5 ogrożenia wygrywał z Buńczykiem Andersenem, a tymczasem Holta przechodzi Jacka Goloba. Z kolei Rępała przeszedł Szczepaniaka. Wyścig więc układa się teraz już na remis. Za moment ostatnie ogrożenie. Piękna walka, piękny wyścig. Holta, Jacek Golob, Grzegorz Rępała i Mateusz Szczepaniak. A więc jednak remis. 3-3. Ale brawa dla całej czwórki za wspaniałą walkę. 3 punkty dla Holty, 2 dla Jacka Golowa, więc pierwsza porażka w tym meczu. 1 dla Grzegorza Rępały, który bardzo, bardzo namęczył się w rywalizacji ze Szczepaniakiem. 3-3 i w całym meczu 25 Włókniarz, 35 Unia Tarnów. Jeden z bardziej emocjonujących wyścigów. Tradycyjnie dzisiaj Jacek Golob wygrał start. No przepraszam, nie wygrał momentu startowego. Wykorzystał tą ścieżkę tuż pod płotem, wyprzedził wszystkich zawodników, ale w kolejnej fazie wyścigu Runę Holta. Runę Holta pojechał równie dobrze. A więc poczekajmy. 25-35 po tym zwycięstwie podwójnym pary Walasek-Ułamek, szczęśliwym zwycięstwie, przypomnijmy, defekt Janusza Kołodzieja, no to widowisko robi się nieco ciekawsze. Tak, tutaj do 30 metrów Mateusz jechał troszeczkę z tyłu, ale bardzo dobrze zmienił kierunek jazdy, gdzie skrócił sobie kąt dojazdu do łuku i był przed Jackiem, pomimo tego, że przegrał z nim start. Ale Jacek szybciej znalazł się na tej ścieżce, bardziej przyczepnej na dzisiejszym torze. Jechał z przodu. Wydawało mu się pewnie, że dowiedzie te 3 punkty do końca, tak jak to było w poprzednich wyścigach. No, ale za plecami miał nie byle kogo, bo Runę Holty, który znany jest z waleczności na każdym torze, w każdym kraju, w każdej lidze. I to udowodnił w tym wyścigu również. No i tutaj taka fajna sytuacja. Holta i Golob, Rępała i Szczepaniak.
dwie tak, sytuacja pary. Sytuacja się zmieniała dosyć często. Myśleliśmy przez pewien moment, że będzie rezultat 4-2 na korzyść drużyny z Częstochowy. Runę wyprzedził Jacka, ale w tym samym praktycznie momencie Grzesiek Rępała wyprzedził Mateusza i praktycznie wynik się nie zmienił. Jeszcze raz akcja bliżej krawężnika. Ciężką rękę Runę Holta przycisnął manetkę gazu, pociągnął na tej prostej. Zdawał maturę do południa, z tego co sobie przypominam z języka polskiego, zdał na czwórkę, a wieczorem musiał walczyć o punkty we Wrocławiu. O, ciężki los juniorów, nie tylko obciążenie psychiczne, ale Państwo widzą i mecz, i szkoła, a szkoły nie można odpuszczać. Ja myślę, że to bardzo dobrze świadczy o wszystkich tych zawodnikach. Im bardziej elokwentni zawodnicy będą startować na torze, tym ten sport będzie mniej niebezpieczny ze względu na jakąś tam za bardzo ryzykowną jazdę niektórych. Myślę, że to wszystko ma wpływ. To się przenosi na tor, to troszeczkę rozwija tych zawodników i myślę, że to bardzo dobrze wpływa na nich. A przed nami wyścig numer 11. Marcin Rępała i Tony Rickardson. Rickardson w kasku koloru czerwonego na naszych ekranach kontra Sebastian Ułamek i Grzegorz Walasek. Poddenerwowany na pewno Robert Wardzała, pełen optymizmu. Rozmawialiśmy z nim przed tym spotkaniem, zadowolony, bo na treningach także spisywał się bardzo dobrze. No coś jednak nie wstrzelił się. No miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach Wardzała już jednak spisywał się będzie znacznie lepiej. Wyścig 11. Marcin Rępała, Rickardson kontra Ułamek i Grzegorz Walasek. Tarnowianie, ale Rickardson szeroko. Teraz Grzegorz Walasek zatańczył na tej bandzie. Ale wciągnęło go troszeczkę w bandę. Wyścig zostaje przerwany. Bardzo szczęśliwie się to skończyło. Mogło dużo gorzej. Grzesiek troszeczkę został wypchnięty przez Marcina Rępałę. Wykluczony. Widać wyraźnie, że Grzegorz ma dosyć duże pretensje do Marcina Rępały. O, to wejście w ten łuk. Troszeczkę wydłużył prostą. Myślę, że to zaraz zobaczymy na powtórkach. Być może to było na granicy faulu, ale niestety Grzegorz musiał dotknąć bandy, przez to złapał dosyć dużą prędkość poprzez kontakt tylnego koła z bandą. Całe szczęście, że się skończyło tylko tak, a nie inaczej. Ja teraz spoglądam, w którym kierunku idzie Grzegorz Walasek, czy będzie zmierzał w kierunku sędziego, czy bardziej w kierunku parku maszyn. Akurat było kiedyś takie zdarzenie, że Grzegorz Walasek nie wytrzymał w zawodach prowadzonych przez pana Piotra, ale to już historia, taki akcent bardziej humorystyczny. Tutaj Grzegorz Walasek zostaje wykluczony. Myślę, że Grzegorz zmierza do telefonu, przez który będzie mógł porozmawiać z sędzią. Chyba tutaj przy parku, no a tutaj jest ten moment, kiedy ściągnęło motocykl bandę. Telefoniczna konsultacja Grzegorza Walaska. Myślę, że kibice powinni zrozumieć Grzegorza. Jest to sytuacja, której ciężko obwiniać któregokolwiek z zawodników. Owszem, tutaj tym, który zmienił tor jazdy, wydłużył sobie prostą, może nawet troszeczkę za bardzo, był Marcin Rępała. Grzegorz przewrócił się, no ma pretensje do Marcina. No, jest jedna informacja, która mnie teraz powaliła z nóg. Grzegorz Walasek zostaje wykluczony do końca zawodów. A więc no, nie używał języka, którego z reguły używa się na maturze, na pewno w czasie tej rozmowy z arbitrem. No myślę, że nie. Gdyby, możemy tylko się domyślać, że gdyby podobnego języka używał podczas matury, to nie zdałby matury. Równie podobnie zostałby potraktowany, ale no, zdarza się niektórym zawodnikom pod wpływem emocji i tych nerwów. Poza tym Grzesiek no, dzisiaj no. Na pewno tego występu nie zaliczy do udanych. No teraz może być zapewne jeszcze bardziej gorąco. Myślę, że to nic nie da.
kiedyś ktoś bardzo mądry. Nie uzasadnić, tylko dlaczego pan wyklucza? Wjebał... Przepraszam, to osobistwo. Wywiózł mnie w płot. Co mnie, gdzie miałem bieg... Jaki ja tor zmieniłem? Niech pan się zobaczy na kasecie. W pierwszym biegu wyklucza pan rębałę, też nie słusznie. I teraz robi pan tą samą próbę. Kurwa mać, nie bądź pan zawodnikiem, troszeczkę bo chuja. Za mocno tutaj. Ja tam na ten już się skończy troszeczkę inaczej. I proszę, no, troszkę za mocno tutaj pojechał Grzegorz Walasek. Zobaczmy to raz jeszcze. No, stąd teraz już wiemy, dlaczego taka, a nie inna jest decyzja sędziego. Pomimo tego, że Grzesiek jest no, bardzo sympatycznym zawodnikiem i człowiekiem, no myślę, że sam będzie żałował tych słów po tym, kiedy te emocje z niego zejdą. I to jazdy, jak jadę po zewnętrznym. No to nie wiem, czy to już w tej chwili coś zmieni, jeśli chodzi o decyzję podjętą w stosunku do Grzegorza Walaska. Nie dopowiedziałem tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, że kiedyś ktoś bardzo mądrze powiedział, że rozmowa z sędzią po podjęciu decyzji można ją porównać do kopania się z koniem, gdyż nie spotkało mi się w swojej niedługiej może karierze, żeby sędzia zmienił decyzję, jest przekonany, podjął taką decyzję. Myślę, że Grzegorz ogromnie jest zdenerwowany. Możemy to zdenerwowanie zrozumieć, ale no nie aż do tego stopnia. Znaczy mi się przypomina jedna historia, ale to miało miejsce w trakcie rozgrywek Bundesligi, kiedy sędzia bodaj Merk ukarał żółtą kartką Balaka i była to kartka jak najbardziej niesłusznie pokazana pomocnikowi Bayernu Monachium, po czym pan Merk podbiegł do asystenta, krótka konsultacja i zmienił tę decyzję takim ukłonem, przeprosił Balaka, a żółtą kartkę pokazał Bastianowi Schweinsteigerowi, ale to jest tak jakby na potwierdzenie tego, o czym ty mówisz. To jest jedna taka decyzja, która przeszła w tej chwili no, już do historii, o niej było bardzo głośno, nie tylko w Niemczech. Ja myślę, że sędziowie powinni czasami zmieniać decyzję. Przecież co są ludzie, każdy ma prawo się pomylić. Na pewno łatwiej jest podjąć decyzję po pewnym ochłonięciu. Szczęściem jest to, że wielu sędziów ma okazję obserwować powtórki na ekranach monitorów, więc czasami nie powinni się unosić dumą. Wcale im to ujmy nie przyniesie, jeżeli w niektórych sytuacjach dokonają takiej zmiany. No mówi się o tym nie tylko w kontekście Speedwaya, mówi się o tym i w hokeju już są takie próby podejmowane, coraz głośniej mówi się i o piłce nożnej, aby monitorować zachowania piłkarzy właśnie poprzez obecność kamer, nie tylko telewizyjnych, ale po prostu, aby sędziowie mogli korzystać z wideo zapisu w trakcie spotkań. Bez Grzegorza Walaska osamotniony pojedzie w wyścigu 11 Sebastian Ułamek. Jego rywale Tony Rickardson i Marcin Rempała. Taśma w górze. No, będzie chyba miał problemy Sebastian Ułamek. Tak jest. Na prowadzeniu Marcin Rempała, na drugim miejscu szwedzki czempion, a więc wyścig układa się na 5-1 dla pary, dla drużyny Tarnowskiej Unii. Rickardson i Marcin Rempała. Marcin Rempała kilka dni temu genialny występ w meczu przeciwko Lotosowi Gdańsk. Teraz lekko uniesione przednie koło Tony Rickardsona. Sebastian Ułamek na miejscu trzecim, a więc będzie chyba kolejne podwójne zwycięstwo drużyny z Tarnowa. Rickardson, Rempała i Sebastian Ułamek na miejscu trzecim. Wyścig 11 powoli zmierza do końca. Rickardson, Marcin Rempała, Sebastian Ułamek. Tutaj już raczej nic nie zrobi popularny Seba. Namawiany się do tego, aby przejść do Tarnowa. Ostatecznie został w Częstochowie. 5-1 staje się faktem i tym samym 40 punktów dla Unii. 26 oczek ma w tej chwili Włókniarz. 3 punkty Rickardson, 2 Rempała, 1 Sebastian Ułamek.
myślę, że mogliśmy w tej chwili zauważyć bardzo miłą sytuację na torze, gdyż Marcin Rympała w tym wyścigu zachował się właśnie jak profesor, tak jak zazwyczaj przyzwyczajał nas do takiej roli Tony Rickardson, kiedy Marcin po wygranym starcie na przeciwległej prostej wypuścił Tony'ego Rickardsona do przodu i to Marcin jego pilotował do samej mety, ale Tony Rickardson bardzo sympatycznie to docenił, wypuszczając Marcina tuż przed metą na pierwszą pozycję, bo jak najbardziej te trzy punkty należały się w tym wyścigu Marcinowi. Ja już tak z rozpędu zapisałem trzy punkty dla Rickardsona, ale sytuacja naprawdę to jest tak, może Krzysiu podpowiesz, że i tak dostają punkt bonusowy za to w generalnym rozliczeniu, ale no ma to znaczenie. Mistrz świata ustąpił mi drogi, pozwolił mi wygrać. Tak, to świadczy tylko i wyłącznie o klasie Tony'ego Rickardsona, który nie ma jakichś własnych chorych ambicji, ażeby przyjeżdżać przed swoimi partnerami, ażeby w programie czy w gazecie było napisane jak najwięcej trójek. Jest to już zbyt doświadczony zawodnik, ażeby poddawać się tego rodzaju pokusom. Unia Tarnów 40, Złomrek z Włókniarz Częstochowa 26. Krótka przerwa. Mamy jeszcze jedną króciutką przerwę. To jest spowodowane faktem, iż wyścig we wyścig jechał będzie Sebastian Łamek tutaj w tym awizo do wyścigu 12. Widzą Państwo, że Sebastian pojedzie w kasku koloru żółtego i to jest kask, którym pierwotnie miał się ścigać Ryan Sullivan, którego w tych zawodach już raczej nie zobaczymy. Jacek Golob. Gdańsk, Bydgoszcz, Piła od sezonu 2004 Unii Tarnów. Średnia w Polsce 1,44. W Szwecji znacznie lepsza, 2,11, ale prawda jest taka, że Jacek Golob w Szwecji objechał tylko dwa mecze. Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem ligi szwedzkiej na czwartym miejscu, jeśli spojrzeć na średnie, jest Tomasz Golob, 2,48. Czwarte miejsce w Szwecji, piąte miejsce w rankingu w Polsce, 2,44. Nie jeździli ostatnio bracia Golobowie w lidze szwedzkiej. Po prostu w Astervik nie jeździło, były deszcze, a my przenieśmy się raz jeszcze do parku maszyn. Jest tam Tony Briggs, człowiek, który zamontował dmuchane bandy w Tarnowie. Czy zamontuje w kolejnych miastach? Czekamy na to, ale tego nie wiemy. Jak mówił Paweł Wójcik, pierwsza impreza telewizyjna, gdzie są bandy założone wedle patentu Tony Briggs. Tony, first ever meeting televised with the safety fences. What's the purpose considering what happened to Ryan Sullivan? Well, Ryan was very unfortunate. He got right at the end of the straight, which is your maximum speed. And he had nowhere to go. And what was very nice for me is when I got actually to Ryan, he thanked me. He said, thank you for that. Without it, I would have been in big trouble. Ryan Sullivan miał ogromnego pecha, bo akurat nie zdążył dojechać do końcówki prostej, a tam jeszcze ma się dużą prędkość, w związku z tym miał ogromnego pecha, będąc na dużej prędkości, zahaczył jeszcze o zawodnika, który był po zewnętrznej, no i niestety duża kontuzja. Tyle Tony Briggs. Wyścig 12 przed nami, a więc do końca zawodów jeszcze 4 razy prezentować się będą na tarnowskich Mościcach zawodnicy Unii Tarnów i Włókniarza Częstochowa. Włókniarza, który no, jest już w tej chwili w sytuacji dramatycznej. 14 punktów straty, no i wyeliminowani z rywalizacji. Iwa Lasek za niesportowe zachowanie i Ryan Sullivan za... No, Ryan Sullivan za ten upadek, który go wykluczył, po prostu przydarzyła się kontuzja, która sprawiła, iż Australijczyk jeździć dalej nie będzie mógł. W wyścigu 12 oglądać będziemy Mateusza Szczepaniaka i Sebastiana Łamka, a para drużyny gospodarzy to Jacek Golob i Grzegorz Rempała. Marcin Rempała w tym czasie rozdaje autografy. Unia Tarnów, no zaryzykuje, ma tutaj wielkie szanse, to ciężko jest już. Już widać rozluźnienie zresztą tak, na twarzach i w poczynaniach niektórych zawodników tarnowskich. Wracamy na tor. Taśma w górze. Dobry start Golowa i jest pierwszy. Szeroko napędza się Ułamek. Na miejsce trzecie przechodzi Szczepaniak, ależ tam jest ciasno. Szczepaniak leży, wpada na bandę. Wyścig za chwilę zostanie chyba przerwany. Nie zdąży pozbierać się.
Szczepaniak? Tak jest, wyścig został przerwany. No, ale był tylko, że zawodnicy tego nie widzą. No, to jest bardzo... No, to jest błąd, to jest błąd. Sędzia wahał się z podjęciem tej decyzji prawdopodobnie ze względu na to, że wydawało się, że Mateusz ma szansę sprowadzić motocykl, jak i sam zbiec z toru na murawę. Niestety okazało się inaczej. No, szkoda, że zawodnicy też nie zauważyli świateł, które są prawdopodobnie, powinny być na prostej. Wydaje mi się, że słońce, które jest w tej chwili naprzeciwko zawodników, którzy wchodzą w tamten łuk i ciężko jest zauważyć słabo, prawdopodobnie świecące światło, to przy tym słońcu jest prawdopodobnie w ogóle niewidoczne. Jeszcze raz ten moment, to było bardzo ciasno. No, przynajmniej wiedział, jak położyć motocykl, jak zachować się na torze. Tak, wzorowo się przewrócił. Myślę, że w świadomości miał również to, że uderza w bandę dmuchaną, a nie plecami na przykład deski czy w innego rodzaju bandę. No, przywalił dosyć ostro Mateusz Szczepaniak w Toruniu kilkanaście dni temu. Tam jest zupełnie inna banda. Tony Briggs od razu, widzą go Państwo w akcji, podsypuje tą bandę. To też po to, aby ona nie podniosła się nieco do góry i aby zawodnik, tak jak to miało miejsce w przypadku Mateusza, padł, wleciał w nią i nie zakopał się gdzieś tam pod spodem. Ostatnio widziałem w Speedway Star, to jest fachowe pismo angielskie, bardzo przykry upadek, gdzie wjechał w bandę Roman Poważny. I taki kilka zdjęć z tego wypadku udało się wychwycić angielskiemu fotoreporterowi. Tam też banda sportowa, że centralnie uderzył w płot rosyjski zawodnik, występujący także w Polsce. Ale nic mu się nie stało. Tak, no ta banda praktycznie nie ma swoich minusów. Kiedy była ona ustawiana... Krzysiu, posłuchajmy może, co powie Szczepaniak. To już był tam oślizg? Co? Czy był tam oślizg na wejściu w łuk? Był, trochę mi wjechał na wejściu, musiałem skontrować motocykl do siebie, nie miałem czego się zaczepić i poleciałem po... Wszystko okej ze zdrowiem? Tak, tak. No, najważniejsze, że wszystko jest okej. Tego do końca tam nie było widać. Jak to wyglądało, jak ta rywalizacja tam na wejściu w ten drugi wiraż. No, ale decyzję sędziego Państwo już znają. Mateusz Szczepaniak jest wykluczony. Zobaczmy to raz jeszcze. Mateusz Szczepaniak z numerem 6. Tutaj zaskoczył na pewno zawodników gości Grzesiek Rępala, który wjechał między nimi w łuk bardzo zdecydowanie, bardzo ostro, ale jak najbardziej fair. Zdarzyło się Mateuszowi przewrócić, lekki uślizg, nic się nie stało, ale jak najbardziej słusznie jest z tego wyścigu wykluczony. Chciałbym wrócić do tego wątku odnośnie band i minusów tych band, które praktycznie tych minusów nie posiadają, kiedy jakiś czas temu były one montowane. Na prostych zawodnicy bardzo często haczyli hakami, na których zazwyczaj trzymają prawą nogę i te haki po prostu wrzynały się w tą dmuchaną bandę i natychmiast zawodnicy zatrzymywali się i wylatywali jak z katapulty w powietrze, więc to było bardzo niebezpieczne, ale w tej chwili te bandy nie są już ustawiane na prostych. Bardzo dobrze się składa, jest to tym bardziej mniejszy koszt. Nie trzeba układać ich na całym torze, wystarczy na łukach. I w tej chwili już praktycznie nie ma innego wyjścia, jak najszybciej na każdym stadionie ustawić tego rodzaju bandy. No i w tym momencie po prostu chciałoby się walnąć pięścią w stół i powiedzieć do kilku działaczy, żeby się opamiętali, żeby po prostu zrobili coś, nie tylko siedzieli na swoich ciepłych stołkach, żeby wzięli się, dogadali. Jest firma leasingowa, ponad wszystko jest przygotowane, a tych band, które często ratują życie, po prostu panowie, ja myślę, w dziwny sposób nie mogą się dogadać i to po prostu... Ja myślę, że to jest właśnie kwestia tylko i wyłącznie woli, wydaje się pieniążki na wiele różnych innych rzeczy. Ale pieniądze ponoć są. Wydaje się mniej ważnych. Myślę, że powinny tutaj, powinni zawodnicy jakąś presję wywrzeć na tym, ażeby postawić na swoim, żeby te bandy w jakikolwiek sposób, każdy klub ma różne sposoby, każdy ma różne pomysły,
i trzeba byłoby wspólnymi siłami na każdym stadionie to zamontować. Weźcie sobie to, działacze, do serca, to co powiedział Krzysztof Cegielski, i zamontujcie te bandy jak najszybciej. Bez Szczepaniaka, Jacek Golob, Grzegorz Rymbała kontra Sebastian Ułamek, kasku koloru żółtego. Sebastian Ułamek teraz znacznie lepszy start, ale wypychany przez Grzegorza Rępałę, spada na miejsce trzecie na prowadzeniu. Mamy Jacka Goloba, a więc 5-1. Tak to wszystko wygląda na pierwszym okrążeniu. Prowadzi Jacek Golob, a tymczasem Sebastian Ułamek. Taki sam atak jak w pierwszej fazie zawodów na Grzegorza. Jest na miejscu drugim i zapewne będzie dobierał się do Jacka Goloba, ale nie rezygnuje także Rępała, który próbuje zbliżyć się do Ułamka. Jak na razie Ułamek drugi, ale teraz schodzi bliżej i jest szansa, aby przejść Golowa. Na razie niewykorzystana. Golob cały czas na miejscu pierwszym. Ułamek bardzo blisko. Piękna walka między tymi zawodnikami. Grzegorz Rępała na miejscu trzecim, a więc podwójnego prowadzenia mamy 4-2. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Jacek Golob, Sebastian Ułamek i Grzegorz Rępała. Jeszcze jedna akcja. Ułamka, ale widzi to, obejrzał się i wyczuł intencję Ułamka. Jacek Golob, ale teraz Ułamek napędza się po szerokiej. Czy starczy mu miejsca? Czy starczy mu czasu? Nie starczyło. Nie starczyło. Pięknie, pięknie pojechał. Jeden i drugi. Ale 4-2, Krzysztof, przyznasz, dla drużyny Unitarno. 3 punkty dla Jacka Goloba, 2 dla Ułamka, 1 dla Grzegorza Rępały. W całym meczu 44-28. Jeśli możemy prosić kolegów z wozu, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, moment wjazdu na metę. Kto był pierwszy? No, ta powtórka wyjaśnia nam wszystko. 3 punkty dla Jacka Golowa. Był to piękny wyścig i chciałbym zwrócić uwagę kibiców właśnie na jazdę poszczególnych zawodników. Bardzo rozważną i inteligentną jazdę Sebastiana Ułamka, który atakował przez kilka okrążeń w podobny sposób. Wyprzedził Grześka Rępałę, podobnie jak to uczynił w początkowej fazie zawodów. Później próbował tego samego ataku, próbując wyprzedzić Jacka Goloba. Jacek Golob jechał innym torem. Później wyczuł intencję Sebastiana i zmienił tor jazdy i praktycznie jechał tak samo, na co od razu zareagował Sebastian, który pojechał zupełnie inaczej, podobnie jak jechał Jacek Golob przez większą część wyścigu. I o mały włos przyniosłoby to efekt, więc nie jest to tylko wyścig zawodników, zupełnie bezsensowny, jeden za drugim, kto ma szybszy motocykl, ten wygrywa. W tej chwili trzeba bardzo dużo myśleć, bardzo dużo kalkulować i decyzje zmieniać czasami, nawet w czasie jednego łuku, kilkakrotnie. Bardzo mądra, rozważna rozważna jazda Jacka Goloba. Ale dlaczego tak bardzo uwypuklam postawę Sebastiana Ułamka? Bo przypomnę tym wszystkim, którzy może nie oglądają tej relacji od początku. To jest człowiek, który jeździ z połamanymi żebrami i to musi budzić szacunek. Tu absolutnie nie zajmuje takiego stanowiska, że dopinguje. Ja dopinguję i Unię, i Włókniarz, ale naprawdę to, że zdecydował się Ułamek na jazdę. To są kolejne zawody. On już tydzień temu jeździł z opatrunkiem w bardzo ważnym meczu z Apatorem. Tam nie błyszczał. Tutaj spisuje się całkiem przyzwoicie w słabo spisującym się teamie z Częstochowy. Drabik, Kołodziej, Holta i Tomasz Golob. A więc znamy już nazwiska i znamy już ustawienie na polach pod taśmą zawodników, którzy jeżdżą, jechać będą i walczyć o punkty w ostatnim z tych ułożonych wyścigów. 44-28. Tu nic złego Unii Tarnowa stać się nie może. Tu Unia Tarnów odrabia straty z pierwszego meczu pechowo przegranego pod Jasną Górą, kiedy to w końcówce zawodów zabrakło Tony Rickardsona. Tu bonus zostanie na torze w Mościcach. Tomasz Golob. Pomimo tego, że wynik jest praktycznie już przesądzony, mamy nadzieję oglądać takie wyścigi jak przed momentem. Za moment taśma pójdzie w górę. Dobry start Golowa, Holta, ależ znowu ciasno. No i proszę, Golob bardzo szeroko, ależ się wcisnął. Niebywała historia. Już widziałem to jego tylne koło
na bandzie, ale przemknął niesamowicie. Spada na miejsce czwarte Janusz Kołodziej. Na drugim mamy Runę Holte. Na trzecim jedzie Drabik, który w tej chwili musi rywalizować o to jedno oczko z Januszem Kołodziejem. Kołodziej cały czas jednak czwarty, a prowadzi Tomasz Golob. Kołodziej szedł bardziej bliżej krawężnika. Ma okazję zepchnąć na czwarte miejsce Drabika, ale na razie mu się to nie udaje. Prowadzi pewnie Golob. Kołodziej przechodzi byłego mistrza Polski Sławomira Drabika i z remisu mamy remis. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Golob, Kolta, Kołodziej i Drabik. A więc z 3 do 3 mamy 4 do 2 dla Unitarnów. Za moment finish, za moment meta. Tomasz Golob, dla niego 3 punkty. A też niezła historia. Runę wiedział, co robi. Wiedział, że Tomek prawdopodobnie będzie kończył wyścig na jednym kole, przez co będzie jechał troszeczkę wolniej. Runę próbował to wykorzystać i przechytrzyć Tomka na ostatnich metrach tego wyścigu. Tomek był bardzo podekscytowany prawdopodobnie atakiem na pierwszym łuku, gdzie pojechał w swoim stylu, tak jak uwielbia, tak jak kocha, tak jak to czyni od wielu lat na torze w Bydgoszczy i nie tylko tutaj w Tarnowie również. To go napędza, to go mobilizuje i takimi atakami na pewno zaskarbia sobie sympatię w wielu sercach polskich kibiców. Tutaj mamy w tej chwili powtórkę tego wyścigu, kiedy start wygrywa Runę Holta i on praktycznie mógłby w tym pierwszym łuku rozdawać karty. Pojechał dosyć szeroko, ale niewystarczająco szeroko, ażeby zaszkodzić Tomkowi Golobowi, który jest jednym z niewielu zawodników, który jest w stanie pojechać tak blisko płotu na pełnej prędkości. Nie widziałem to tylne koło na bandzie, ale widzieliśmy. Ale taki jest Tomek. On to uwielbia. Im dalej od krawężnika, tym lepiej. Im bliżej płotu, tym lepiej. Jest jakiś magnes, który przyciąga właśnie jego motocykl do płotu. Jeżeli tam jest luźna nawierzchnia, a na całej nawierzchni, a na reszcie toru, na pozostałej części tej luźnej nawierzchni nie ma, właśnie tam Tomek jedzie. Szkoda, że w Grand Prix, na torach, gdzie rozgrywane są turnieje Grand Prix, nie ma tego typu torów, bo moglibyśmy oglądać podobną jazdę, jak mogliśmy w tej chwili w tym wyścigu oglądać. A więc 48 do 30. Zwycięstwo gospodarzy staje się faktem. Spadł mi kamień z serca, bo wygraliśmy dzisiaj jeszcze jeden bardzo ważny mecz. Może nie do końca wszyscy kibice w Polsce wiedzą, jak bardzo przeżywaliśmy, jak bardzo martwiliśmy się o pogodę, drodzy Państwo. Jest piękne słońce, ładnie to wszystko na pewno wygląda w telewizorze, ale koło południa były tutaj bardzo ciemne chmury. Zewsząd byliśmy bombardowani informacjami, że pada gdzieś w Krakowie, że w Brzesku pada, że w Busku pada, czyli ten Tarnów był otoczony niemal z każdej strony burzami. No, pozostał jeden burza, Staszek Burza, którego dziś nie oglądaliśmy. Oglądaliśmy za to na torze fantastycznie spisującego się Marcina Rępały. Wielkie serce do walki. Posłuchajmy, jak ocenia swój występ junior z Tarnowa. Wielkie serce do walki ma Marcin Rępała. Marcin Rępała, już za 2 tygodnie będziesz jeździł w półfinale światowym. Czy przygotowujesz się do finału juniorskiego? Znaczy, przygotuję się. Na tych samych motorach będę jeździł co dzisiaj. Myślę, że w miarę mi tutaj pasuje w Tarnowie i powinien awansować bez problemu. Dzisiaj byłeś takim dziwacznym bohaterem meczu, bo najpierw z Sullivanem wykluczenie, później z Grzegorzem Walaskiem cała historia. Powiedz twój komentarz do tych obu wydarzeń. Nie będę tego komentował. Wiem na pewno, że ja nie zawiniłem w tym wyścigu z Sullivanem i sędzia myślę, że pomylił się. A jeżeli chodzi o Grzegorza? Po prostu jechałem swoim torem i nie wiem, dlaczego ma do mnie pretensje. Nie wiem, nie mam pojęcia. Uzbierało się jeszcze od taty Mateusza Szczepaniaka. Za co? A to, że mój brat podjechał niby Mateusza. Dziwne trochę. Powiedz, ten finał juniorski Wiener Neustadt to jest zupełnie inny tor niż tutaj w Tarnowie. Czy zasięgasz rad już w kontekście finału, ewentualnie w razie awansu? Jeszcze nie myślę o finale, po prostu najpierw chcę awansować i później będę myślał o finale. Powodzenia 18 czerwca zatem. Dziękuję bardzo. Przypomnijmy, że Marcin Rępała nie będzie jedynym zawodnikiem reprezentujący nasz kraj
W Tarnowie pojedzie także Paweł Klip, Krystian Klecha i Karol Zombik. Natomiast tego samego dnia w drugim półfinale w Lonigo Szczepaniak, Kasprak, Miedziński. 14, w żółtym Drabik, w białym Saliban, rezerwa Ciura. W biegu 15, w żółtym Holta i w białym Ułamek. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że życiowa szansa przed Michałem Ciurą, który po raz pierwszy pojedzie w wyścigach nominowanych, troszeczkę jest to wymuszona sytuacja. Tak punktowali do tej pory najlepsi zawodnicy unitarnów. Jacek Golob, Tomasz Golob 11, 10, Marcin Rępała 9, Tony Rickardson 8, Grzegorz Rępała 5, Janusz Kołodziej 5, Robert Wardzała bez punktu. Posłuchajmy, jak pojedzie drużyna. 14 wyścig, pierwsze pole Robert Wardzała. Trzecie pole Grzegorz Rzębała. I 15 wyścig Tony Rickardson. Drugiego pola. I Jacek Golob, w jego miejsce Janusz Kołodziej. Tyle Robert Kurzdżał. Jeszcze raz sprawdzimy nazwiska. Drabik i Ciura. Robert Wardzała pojedzie w kasku czerwonym. Michał Ciura, Grzegorz Rępała. I wyścig 15. Tony Rickardson, Rune Holta, Janusz Kołodziej i Sebastian Ułamek. W Lonigo 18 czerwca Mateusz Szczepaniak, Krzysztof Kasprzak i Adrian Miedziński, ale tam też pojedzie ten rewelacyjny Antonio Lindbeck. Do faworytów turnieju w Tarnowie należy także Jonas Davidson i Fredrik Lindgren. To dwóch Szwedów. No ale Karol Zombik, Marcin Jaguś, Paweł Klip objeżdżający się w pierwszej lidze, Krystian Klecha. No, musimy im kibicować i zapraszamy wszystkich do Tarnowa na półfinał indywidualnych Mistrzostw Świata. Finał zostanie rozegrany w Austrii. Przed rokiem finał był rozgrywany we Wrocławiu. Transmitowaliśmy tamte zawody. No, mamy utalentowaną młodzież i mamy sukcesy w wychowywaniu indywidualnych Mistrzostw Świata juniorów. Czekamy na tego w kategorii seniorów, bo jak na razie jeden jedyny Jerzy Szczakiel, ale to bardzo odległa historia. Ja myślę, że wielu kibiców zamieniłoby kilka medali Mistrzostw Świata juniorów na jeden w kategorii seniorów. Myślę, że przyjdzie na to czas i mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości to się stanie faktem. Tradycją już stało się, że polscy juniorzy zdobywają medale w Mistrzostwach Świata juniorów. Z tego trzeba się oczywiście cieszyć i robić wszystko, ażeby tą tendencję utrzymywać. A wielu zawodników na pewno, może niewielu, ale kilku, na pewno będzie walczyć później w kategorii seniorów, w rozgrywkach Grand Prix. I miejmy nadzieję, że któremuś z nich powiedzie się. Michał Ciura jako pierwszy zameldował się pod taśmą maszyny startowej. Oglądają Państwo utalentowanego 18-latka, który przed rokiem wywalczył licencję. Średnia jego w polskiej ekstralidze to 0,27. To nie jest oczywiście wynik, który powala z nóg, ale no, zawodnik, który tak naprawdę punktować rozpoczął dopiero w tym roku. Znacznie lepiej prezentuje się doświadczony junior Marcin Rępała. 1,82 to daje mu po 8 kolejkach aż 20 miejsce. Mówię aż 20. Niektórzy mogą mówić, że cóż, czym się tutaj podniecać. Ale to jest junior. To jest junior, który rywalizuje z 8 zawodników zagranicznych. I tu należą się brawa dla Marcina Rępały. Wardzała, Drabik, Rępała, Grzegorz i Michał Ciura. Tak stoją na starcie, tak stoją pod taśmą zawodnicy w wyścigu 14. Jeszcze Drabik ma 4 sekundy, ale zdąży. Wszystko jest w porządku.
Dobry start gospodarzy. Drawik zostaje, Ciura także zostaje, chociaż jeszcze Drawik próbuje walczyć. Barzała jest pierwszy, obok niego Grzegorz Rępała. Ustawili parę i będzie ciężko Drawikowi wejść, chociaż teraz próbuje wykorzystać momenty koncentracji. Mamy teraz na prowadzeniu Grzegorza Rępałę. No ale Drawik bardzo ambitnie próbuje przeskoczyć Barzałę i udaje mu się ta sztuka. Było 5-1, jest 4-2. Drawik od początku sezonu sporo problemów ze sprzętem. Korzystał nawet z pomocy Ryana Sullivana. Teraz wydaje się ten motocykl nieco mocniejszy niż we wcześniejszych transmitowanych przez nas spotkaniach. Jeszcze nie rezygnuje Barzała. Ostatnie okrążenie, ale drugie miejsce jak na razie w posiadaniu Drawika. Prowadzi Grzegorz Rępała. Barzała jeszcze próbuje podjechać Drawika. Nie liczy się Ciura w tej stawce. Wszystko wskazuje na kolejne zwycięstwo gospodarzy. Unia wygrywa w stosunku 4-2. 3 punkty dla Grzegorza Rępały. 2 dla Drawika, 1 dla Barzały. I w całym meczu mamy 52-32. W tym wyścigu na pewno Robert Barzała próbował się zrehabilitować za, jak się nie mylę, jeden wyścig do tej pory. Jeden, w pierwszym starcie był czwarty. Zdobył w tej chwili jeden punkt. No, w pierwszej fazie wyścigu próbował wyhamowywać Sławka Drawika, Grzesiek Rępała. W tej chwili będziemy mogli zobaczyć na powtórkach. Bardzo dobre wyjście gospodarzy ze startu i tutaj ustawił się po tej zewnętrznej ścieżce Grzesiek Rępała, który wysunął się dzięki temu na prowadzenie i praktycznie od tego momentu próbował pomóc Robertowi Barzale utrzymać się na drugiej pozycji. Później troszeczkę zbyt do przodu odjechał, co wykorzystał Sławek Drawik. Na pierwszym okrążeniu był jeszcze wyhamowywany przez Grześka, a później już mógł jechać swoim torem, gdzie nie było nikogo, gdzie nikt mu nie przeszkadzał i mógł spokojnie wyprzedzić Roberta. O, tutaj widzieliśmy przed chwilą moment wyhamowania motocykla Sławka Drawika. A tutaj widzimy to po raz kolejny. Na kolejnych okrążeniach już tej sytuacji nie było, przez co Sławek mógł usadowić się na drugiej pozycji i tak już dojechał do mety. A przed nami wyścig 15. Na zakończenie najlepsi zawodnicy tego widowiska. Ciekawy pojedynek Holta kontra Rickardson. Wczoraj Rickardson czwarte miejsce w Memoriale, 9. Edwarda Jancarza. Lepiej pojechał Rune Holta, który po 20 wyścigach miał komplet, ale w wielkim finale przegrał z Jasonem Krampem. Wczoraj więc Rune Holta dwa razy pokonał szwedzkiego mistrza świata, pięciokrotnego, który w tej chwili zmierza po 6. tytuł indywidualnego czempiona. Wielka szkoda, że nie możemy oglądać Rune Holty w rozgrywkach Grand Prix. Wydaje mi się, że byłby to taki bardziej pozytywny czynnik w całych tych rozgrywkach. Zawodnik bardzo waleczny, nie odpuszczający na żadnym torze, więc na pewno byłoby wiele emocji z jego udziałem. Holta, Rickardson, Ułamek i Kołodziej tak będą stali za mniej więcej 15 sekund. Nieruchomo, pod taśmą maszyny startowej. Kierownik startu już zaprasza całą czwórkę. Jeszcze ociąga się troszeczkę Tony Rickardson. Marcin Rępała skupiony. Dzisiaj pojechał bardzo dobrze. 9 punktów Marcina Rępały. Rickardson czy Holta? Rune Holta! Rune Holta jest pierwszy, walczy jeszcze Sebastian Ułamek. Janusz Kołodziej jest na miejscu drugim. Na czwartym to na pewno wiemy Rickardson. Ułamek walczy z Kołodziejem o miejsce drugie. Jak to wygląda? Na razie wyścig układa się na 4-2 dla drużyny z Częstochowy. Prowadzi Holta, drugi jest Janusz Kołodziej. Na miejscu trzecim mamy Sebastiana Ułamka, który mknie przed Tony Rickardsonem. Rickardson coś mu nie do końca wychodzą te ostatnie starty. No, punktuje równo, ale nie jest to punktówka, do której przyzwyczaił wszystkich kibiców unitarnych. Deklasuje rywali
Rune Holta. Zdecydowanie najlepszy zawodnik w drużynie z Częstochowy. Janusz Kołodziej odjechał troszeczkę na szeroko. Nie wykorzystuje Sebastian Ułamek możliwości objechania tegorocznego maturzysty Unitarnu. Holta będzie inkasował 3 punkty, Kołodziej 2. Ułamek 1, Rickardson 0. To wszystko sprawiło, iż Włókniarz wygrał 4-2 i zmniejszył rozmiary porażki. 36-54. To końcowy wynik meczu Unia Tarnów kontra Włókniarz Częstochowa. Potwierdzenie wyników uzyskanych w wyścigu 15. 3 punkty dla Holty, 1 dla Ułamka, 2 dla Kołodzieja. Bez punktu Tony Rickardson. No, dawno nie pamiętam takiego słabego występu Tony Rickardsona. Słabo pojechał w Lesznie, no ale u siebie. Być może boryka się z jakimiś problemami, głównie wydaje się sprzętowymi. Nie wyciągałbym jakichś daleko sięgających wniosków z jego dzisiejszej postawy, zwłaszcza w ostatnich wyścigach, kiedy to przyjeżdżał na ostatnich pozycjach, jak się nie mylę, więc wydaje mi się, że po momencie, kiedy okazało się, że drużyna tarnowska wygra to spotkanie, to oni zaczął sprawdzać swoje motocykle, sprawdzać różne rozwiązania, które jak widać nie sprawdziły się, ale nie robi tego na pewno bez żadnego celu. Nie widać też było, jadąc na czwartej pozycji, ażeby, mówiąc kolokwialnie, gryzł ten tor i próbował wyprzedzić zawodnika, który jechał przed nim. Na pewno robi to w jakimś celu, próbuje swoje motocykle, próbuje kolejne rozwiązania i na pewno wnioski wyciągnie z tego, że to dzisiejsze spotkanie nie wyszło mu tak jak zazwyczaj. Unia Tarnów, Złomrek z Włókniarz Częstochowa, 54-36. Brawa dla drużyny Mistrzów Polski, bo w przekroju 2 meczu okazują się drużyną lepszą, inkasują punkt bonusowy. Ale prawda też jest taka, że częstochowianie bardzo szczęśliwie wygrali to pierwsze spotkanie u siebie. Czyli teraz Unia wzięła rewanż z nawiązką. Ostatnia rozmowa, raz jeszcze Tomasz Lorek. No i jeden z bohaterów w drużynie Złomrek Włókniarz, Sebastian Ułamek. Trudne zawody dla Włókniarza Częstochowa, ale Sebastian, dzisiaj wygrałeś z Tony Rickardsonem. To musi cieszyć. I biorąc pod uwagę to, w jakim stanie zdrowotnym ciągle startujesz. Znaczy już zapomniałem o problemach, zapomniałem o stanie zdrowotnym. Wszystko jest dobrze i tak właśnie będę mówił, żeby pozytywnie być nastawiony do każdego wyścigu. Dużo walki dzisiaj na torze. Powiedz, czy sprzyjało ci przygotowanie toru tarnowskiego dzisiaj? Powiem szczerze, tak. Troszeczkę na początku małe zaskoczenie. Dobranie tak zwanego setupu. A później już zaczęło grać, zaczęło kleić i troszeczkę pola startowe jeszcze odgrywały ustawienie na pozycjach pierwszych czy drugich, ale walczyłem i to mnie cieszy. Wydawało się, że ten tor będzie bardziej przyczepny, przynajmniej na początku zawodów, a później pokazało, że jednak więcej twardego było. No dokładnie tak to wyglądało. Dziękuję, Sebastian. Fajnie, dziękuję. Sebastian Ułamek szczerze, uczciwie powiedział na koniec, no zabrakło dzisiaj wsparcia, ewidentnie widzieliśmy. Tak jak Unia jeździła osłabiona brakiem Rickardsona w pierwszym meczu, tutaj zabrakło Ryana Sullivana, ale też i nie wszyscy punktowali tak, jak życzyliby sobie tego kibice ze Świętego Miasta. Serial Złomreksu Włókniarz na antenie Polsatu Sport trwa. Za 2 tygodnie pokażemy mecz Mistrzów Polski sprzed 2 lat we Wrocławiu, a pozostałe mecze 10. kolejki. Lotos w Gdańsku podejmuje Apator Toruń. Bardzo ciekawe widowisko. Zielona Góra kontra Unia Leszno. No to hit, o którym w ogóle nie ma co mówić. I Polonia Bydgoszcz, Unia Tarnów. Polonia u siebie na fali. Mecz prawdy dla tarnowian. Dzisiaj dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Krzysztof Cegielski, Paweł Wójcik, ale muszę się zapytać, Krzysiu, jak się czujesz po tym meczu, debiutując na antenie w roli bezpośredniego sprawozdawcy? Czuję się doskonale. Chciałbym na twoje ręce serdeczne złożyć podziękowania za zaproszenie na te zawody. Kibiców oczywiście jak najbardziej pozdrowić z każdego miasta, gdyż na co dzień docierają do mnie przemiłe wiadomości, przemiłe życzenia, które oczywiście dodają mi tylko sił w mojej długiej rehabilitacji. Przeprosić wszystkich telewidzów za
popełnione błędy. Nie widziałem, nie słyszałem. Na pewno będzie lepiej. Krzysztof, mam nadzieję, że niebawem spotkamy się ponownie. Jeszcze raz Ci bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, to wszystko z Tarnowa, który dziś pokonał Częstochowę. Do usłyszenia, do zobaczenia za dwa tygodnie.